Nudzi mi się. Co by tu porobić? Już wiem, będę malować. Zaczniemy od pomarańczowego. Fajnie jest dać się ponieść kreatywności. Warto też pamiętać o nawadnianiu. O nie, mam ręce całe brudne od farby. Ale napaćkałam. I co teraz? Cała szklanka jest w farbie. Chwila, jestem genialna. Dobra, bierzemy czystą szklankę i nabieramy na palec trochę farby. Tyle wystarczy. Teraz rysujemy linię na górze szklanki. Dobrze, i kolejną. Dorysujemy jeszcze łączenia między liniami a kolorami. Gotowe! Jakie śliczne! Wygląda jak lampki pociągnięte wokół szklanki. O wiele ładniej niż poprzednio. Jak ja na to wpadłam? Pora ją wypróbować. I to się nazywa pomysłowość. Hej, podoba ci się moja nowa kurtka? Kupiłam ją na promocji za połowę ceny. Czyż nie jest genialna? No, nawet spoko. A widziałaś moją nową kurtkę? A co powiesz na moje nowe etui? Brokat jest passé. Teraz liczy się popyt. Ale nie masz takiego zeszytu. Sama go dekorowałam naklejkami. Serduszka, gwiazdki i mały lodzik. Co? O, mój zeszyt jest nudny i bez polotu. To się nie nada. Musi być coś, czym mogę go przyozdobić. Może coś z markerami. Chyba już wymyśliłam, co zrobię. Mam tu pisaki i nożyk, którym odetnę końcówki. Następnie wytnę jeszcze trochę na wzór serca. O, spójrzcie, jakie słodkie. A teraz mój zeszyt. Użyję markerów jak pieczątek. I nie będą to jedynie serduszka. No i proszę, serduszka i gwiazdki. Widzisz? Mój zeszyt też ma wzorki. I wcale nie potrzebowałam naklejek. Wow, nie wierzę, że sama to zrobiłaś. Niech ta wiewióra lepiej odda mi mojego loda. Oddawaj to ciastko. O tak, pora na malowanie. Jestem prawdziwym artystą. Najlepszym w tym biznesie, ale super. O nie, poplamiłem jej laptopa. Dobra, zaraz to wytrę. Rozmazuje się, tylko nie to. Jest jeszcze gorzej niż przedtem. Wszystko stało się różowe. Ale będzie wściekła. Obudziła się. A co ty wyprawiasz? Co się tak na mnie gapisz? Dziwny jesteś. Coś mi tu nie gra. Zaraz. Mój laptop! Co tu się stało? Pomalowałeś go na różowo. A to co? Słomka? Moment, wiem jak to naprawić. Dobra, tu jest mój biedaczek. Będziemy potrzebować więcej farby. Dokładnie, więcej, a nie mniej. Biała i żółta i trochę fioletowej. Ładnie, nie? Może jeszcze odrobina tej beżowej. Teraz pora na moją słomkę. Trzeba rozdmuchać nasze kolory. W ten sposób rozprowadzimy farbę. Jeszcze trochę. Podobają mi się te kolory. Tworzą ciekawą mozaikę. Wow, wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki. Piękne, przypomina morskie fale. Wyszło naprawdę świetnie. Wow, jej laptop jest teraz super. Moja wieża prawie gotowa. Nie, rozpadła się, a niech to. Co? Czy ja widzę farbę? Tak, to farba i sztaluga. Musiała je tu zostawić. Czas coś zmalować. Nie ma jej? Oby mnie tylko nie przyłapała. Czysto, zabieramy się do roboty. Ten różowy jest fajny. Ale jestem w tym dobry. Najlepszy. Okej, mam tu wszystko, czego potrzebuję. Co to ma być? Hej, patrz, maluję. Ładnie, nie? Jasne. I co teraz? Zmarnował moje płótno. Już chyba wiem. Dobra, mam tu moje płótno i literę A. Teraz farba. Użyję tego samego koloru.
a tutaj niebieskiego. Jeszcze więcej niebieskiego, no i żółty. Wszystkie barwy. A teraz gąbka i sprzątamy. Żartuję, to część mojego planu. Rozprowadzę gąbką kolory. Nic nie szkodzi, jeśli zabrudzę taśmę. To nawet fajne zajęcie. Ale wymaga nieco czasu, o ile chcemy zrobić to porządnie. Fiu, gotowe. Całe płótno pokolorowane. A teraz odklejamy taśmę. Ładnie odchodzi. Wow, wygląda ekstra. Ale jazda! Niezła jesteś. Zrób mi też takie. Co ta wełna taka poplątana? Wow, babciu, spójrz! O nie! Moja wełna! Ale bałagan! Nie, mój malunek! Babciu, patrz co narobiłaś! Zaraz, ta wełna. No tak, oczywiście. I tak została już umoczona w farbie. Dobra, płótno już jest czarne. Teraz pora na wełnę ze złotym kolorem. Rozłożyłem kilka w rogach i jeszcze parę tutaj. Idealnie, dookoła całości. Teraz przykleję taśmą niepomalowane końcówki wełny. Gotowi? Podnosimy. W ten oto sposób wełna zostawi ślad po farbie. To jest wspaniałe dzieło sztuki, kochany. Jesteś moim najzdolniejszym wnuczkiem. A to mój najlepszy malunek. Jest taka śliczna. Czy zaimponują jej moje zdolności artystyczne? Zaczniemy od niebieskiego. Ale potrzebne mi będą też inne kolory. Serce zdecydowanie będzie różowe. I proszę, mam nadzieję, że teraz domyśli się, co czuję. Ciekawe, czy jej się spodoba. To ma być dla mnie? Zabieraj to stąd! Auć, tego przecież nie chcemy. Tak, to jest do niczego. Ej, co? O nie, mam ręce całe w farbie. Ten dzień nie układa się po mojej myśli. Lepiej umyję ręce, zanim bardziej nabrudzę. Potrzeba będzie sporo mydła. Willa! Wow! Spójrzcie na to! Mydło przybrało kolor farby. Pora na plan B. Mam tu miskę wody i płyn do zmywania. No i oczywiście dodaję tu nieco farby. Mieszamy to wszystko patyczkiem. I proszę, zaczyna się lekko pienić. Ale potrzeba więcej bąbelków. Powietrze wdmuchnę przez słomkę. Wow, patrzcie ile baniek. Jest ich coraz więcej. No dobra, wystarczy. Teraz przykrywamy pianę kartką papieru. W ten sposób. Wow, piana odwzorowała się na kartce. Cześć, zrobiłem ci laurkę. Specjalnie dla mnie? Wow, jak miło. Ojejku, jest prześliczna. Odprowadzisz mnie do klasy? Zadziałało. Szybko. Okej. Nie przejmuj się mną. Co tak pędzisz? Nie mam czasu. Uspokój się. O co chodzi? Skąd ten pośpiech? Mam randkę z Chrisem. Spójrz na niego. Jest prześliczny. Skoro tak twierdzisz. Muszę się szykować. Chcę wyglądać bajecznie. Wszystko musi pójść idealnie. Wyluzuj. Będzie dobrze. Okej, chyba jestem gotowa. Przydałby się jakiś naszyjnik. O, ten jest ładny. Pasuje do wszystkiego. Nie mogę go zapiąć. Jest dość ciasny. Luna, pomożesz proszę? Jasne. Daj. Trzymaj. O-o! Nie! Nie! Mój naszyjnik! To jakaś katastrofa! I co ja teraz zrobię? Przepraszam!
Może uda mi się go naprawić. Musi być jakiś sposób. Już wiem! Potrzebny mi tylko długopis 3D. Mogę użyć tego popiersia. Wykonam takie małe kółeczka długopisem dookoła całej szyi. I jeszcze raz, tworząc kolejne ogniwa. I już! Wyszedł z tego niezły Joker. Jennifer, patrz, co mam! Co niby? O! Sama to zrobiłaś? To dla ciebie! Super, dzięki! Jest świetny! I pasuje idealnie! Leć już! Baw się dobrze! Uff! Pora na imprezkę! Siemanko! Mam dla ciebie prezent! Ojejku, dziękuję! Nie ma za co! Żarełko! Uwielbiam prezenty, zwłaszcza na urodziny! Ciekawe, co to? Wow! Co to jest? Ktoś tu... nie ma gustu. I co? Podoba ci się? To spódnica? Bardzo długa! To spodnie! Moim zdaniem kolor wymiata! O nie... Są paskudne! Czekaj, nie martw się! Możemy to naprawić! O, okej! Spróbujmy! Dobra, pora rozprawić się z tą masakrą! Najpierw zakładamy te szerokie pantalony i bierzemy nożyczki. Odcinamy tą nogawkę. Okej, teraz je ściągamy. I tak spodnie stały się bluzką. Ta nogawka będzie rękawem. I już, teraz to ja rozumiem. Hej, wróciłam. Wow, ekstra! Nie wiedziałem, że można je tak nosić. Faceci. Wow, wszyscy tu wyglądają tak stylowo. Szczęściarze. Szkoda, że ja tak nie mogę. O, ciekawe. Nie może być. Dziewczyno, zrób coś z tymi brwiami. Lepiej łap za pęsetę. Czy ta gazeta mnie właśnie obraziła? Chyba nie jest aż tak źle, co? Może faktycznie powinnam z nimi coś zrobić? Tylko jak? Nie mam pęsety. O, mój piórnik. Może coś tu znajdę? Klej? Nie. O, szczoteczka. Nie, też nie. Jest tylko jedno rozwiązanie. Trzeba iść na zakupy. Wow, ile tu fajnych rzeczy. Muszą tu mieć pęsetę? Tylko gdzie? Aha! Wow, jaki wybór. O, te będą dobre. Sprawdzą się idealnie. Wkrótce będę miała dwie brwi. Super. Poproszę to. Jasne, zaraz ją Wow. Tyle wystarczy? Nie. Ona kosztuje $50. Tyle za pęsetę? Nie stać mnie. Hej, zaczekaj, pomogę ci. Możesz użyć monet jako pęsety. Zaufaj mi. Ale będzie boleć? Zaraz się przekonamy. Widzisz, można nimi wyrywać włoski. Zaraz doprowadzimy twoje brwi do porządku. Dobrze, że na zapleczu mam odkurzacz. No i gotowe. Sama zobacz. Wow! Wspaniale! Dziękuję! Nie ma za co. Pora na makijaż. Nie ruszaj się. To łaskocze! A psik! Co teraz? Gdzie moja kosmetyczka? Pomyślmy. Aha, szminka. Ten kolor będzie ci pasować. Jesteś pewna? I jak? Cudownie! Teraz cień do powiek. Jakie ładne! Ja też chcę! Jennifer zawsze trzyma tam coś ślicznego. Co to jest? Jednorożce! Jeszcze ostatnia rzecz. Co ty tu robisz? Oddawaj to! Nie, to moje!
O! Chyba mama mnie woła. Ty mała paskudo! Patrz, co narobiła. Nie przejmuj się. Mam pomysł. Przyda się ten patyczek po lodzie. Ale będę potrzebowała ich więcej. No i brokat. Wysypię brokat na talerz. Użyję różnych kolorów. Teraz klej. Nałożę go na patyczki. A następnie przyłożę je do brokatu. Muszę się tylko upewnić, że całe są nim pokryte. Teraz reszta. Gotowe. Przykleję je teraz do kawałka pianki. Mam też kolejny kawałek. Z tej pianki z brokatem wytnę dwa kółka, oba z nieco uciętym bokiem. Nałożę klej na wcześniej przygotowany kwadracik. Teraz nakleję na niego te kółka. Właśnie dlatego mają prosty brzeg. Dopasuję resztę pianki do kształtu. Teraz pora na tę część z patyczkami. Mnie się podoba. Dodam jeszcze niewielki pomponik i kolejny, by zrobić z nich zamknięcie. I co myślisz? Wow! Wygląda ekstra! Możesz tu przechowywać swoje kosmetyki. Jesteś genialna! Wypróbujmy ją. Nie wierzę, że sama to zrobiłaś. Wszystko mieści się idealnie. Cieszę się, że ci się podoba. Hej, co robicie? Co to? Uciekaj stąd! Mamo, Jennifer jest dla mnie niedobra! Ach tak! Mam przecież jeszcze trochę patyczków! Lepiej przebiorę się w coś bardziej stylowego. Zacznę od spodni. Tych okularów też nie potrzebuję. Te są lepsze. I ta koszula. Hej, Mindy! Dzięki za picie, Lili. Teraz możemy zaczynać imprezę. Chciałabym takie buty. Są teraz w modzie. Wszystko byłoby lepsze od tych staroci. Są totalnie nie na czasie. Hej! Co tam masz? Próbuję znaleźć jakieś skarpetki. Ach, te się nie nadają. Co jeszcze tu mamy? O, te są śmieszne. Skoro tak sądzisz... Tak, wybieram je. Jest nieźle. Okej, chodźmy. Chwileczkę. Wpadłam na pewien pomysł. Użyję ich. Jednak będę miała kozaki. Nałożę skarpetkę na but. A teraz ją podciągnę. Zrobię dziurę na obcas. Bułka z masłem. Wyglądają super. Dalej, idziemy. Wow, piękne buty. Wspaniałe. Wiem, możemy już iść. Upały mogą nieźle dać się we znaki. Jestem cała spocona. A mogłam sobie kupić klimatyzację. Znacznie lepiej. Ale i tak się rozpuszczam. Dobra, jakoś dam radę. Teraz gardło mi wyschło. Prawie jak papier ścierny. Mam chyba jakiś sok w lodówce. Tak, on mnie uratuje. Matko, co za ulga. Co to było? Gwóźdź? Skąd on się tu wziął? Dopiero kupiłam tę bluzkę. Ja to mam szczęście. Ale wiem, co z tym zrobię. Wystarczy nieco pomyślunku. Podarta bluzka? Wystarczy ją przeciąć. Wytnijcie prostą linię nad dziurą. Zabierzcie górną część i wytnijcie taki pasek. Doskonale. Teraz zwiążcie nim top. Przełóżcie pod bluzką i zwiążcie. Tylko żeby trzymał. Całkiem nieźle, co? I sprawdzi się w upały. Ciekawe, gdzie moja randka? Spokojnie. W tym czasie zrobię sobie zdjęcie w nowym topie.
Zrobię sobie przerwę przy szafce. Och, ale ciacho! Papa, do później, złotko. Ojej, idzie tu! Hej! Nawet mnie nie zauważył. To nie fair. Czy ona tam płacze? Oj, muszę ją jakoś pocieszyć. Wiem, że podkochuje się w Jaredzie. Dobra, pójdę z nią pogadać. Hej, płaczesz przez Jareda? Słuchaj, mogę ci pomóc zwrócić jego uwagę. Weź moją bransoletkę i zrób, co ci powiem. Okej, dobra. Mam nadzieję, że twój plan zadziała. Dobrze, najpierw muszę zdjąć sweterek. I założyć go tyłem naprzód. Gotowe, teraz bransoletka. Tu nie będzie już tak łatwo. Muszę złapać te dwa końce i przepleść je przez obręcz. Teraz trzeba pociągnąć. Na koniec zapinamy na guziczek i chowamy wszystko pod spód. Idealnie, jeszcze ściągnę okulary i rozpuszczę włosy. Okej, teraz na pewno mu się spodobam. Wow, a to kto? Ale laska? Hej, kupiłem ci misia, bo wiem, że je lubisz. Co tu się dzieje? Skąd oni się tu wszyscy wzięli? Ciekawy ten artykuł. Jeszcze tylko usta. Śliczny ten kolor. Dzięki, mamo. Pa! Pa, baw się dobrze. Moja córeczka tak szybko dorasta. O nie! Moja koszula! Ślad po szmince, który nie chce zejść. Już ja mu pokażę. Wciąż to samo. Kosmetyki Mindy. Powinna była ich użyć. Uff, prawie bym zapomniała. Muszę zabrać ten puder ze sobą. Usiądź, pokażę ci coś. Spodoba ci się? Dobra. Oto mała podpowiedź. Nałóż trochę pudru na pędzelek. A następnie przyłóż delikatnie do ust. Nie ruszaj się. Wystarczy delikatne muśnięcie. I już. Daj buziaka. Szminka nie zostawia już śladów. Dzięki! Pa! A teraz kolej na ciebie. A ja na to... Sorry, ale nie potrzebuję kolejnego kucyka. Ej, patrz, impreza. I do tego dzisiaj. Tak! Księżniczki uwielbiają imprezy. Ale w tym nie mogę iść. Muszę się przebrać. Może to. Tak, to się nazywa kiecka na miarę księżniczki. Wow, piękna. Też się muszę przebrać. Myślałam, że to się tak robi. Coś mi nie wychodzi. A tak gdzie leci? No raczej, że na podłogę. Muszę ją podnieść. Zaraz. Chyba mam pomysł. Wyszła dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażałam. Jest przepiękna. Co tam? O, wow! A co to za fajna sukienka? Dzięki, sama ją zrobiłam. Jak ci się podoba impreza? No, wyszło całkiem nieźle. O, wykręcę jej numer. Cichusieńko, niczego się nie spodziewa. Bu! Ach! Ups! Co do? Jak to zrobiłaś? Wow, pokaż to! Mia, miałam je na sobie! Mam świetny pomysł! Dodajmy więcej rysunków! Najpierw zrobię szkic zwykłym długopisem. Całkiem, całkiem! Teraz obrysuję go pisakiem.
Teraz dodam kolor. Najważniejsze to nie wyjść za linię. Będą super wyglądać. Puszczę wodze wyobraźni. Dodam coś na dole nogawki. Narysuję pieska. Najpierw szkic. Teraz kolor. Będą jedyne w swoim rodzaju. Wow! Zrobię coś z kieszenią. Powinni mi za to płacić. Chyba wystarczy. Nie wierzę! Co ty na to? Wow! Nie wiem, co powiedzieć. Ale masz talent! Od dziś to moje ulubione spodnie. Mega fajne. Dzięki, Mia. O, zaczekaj. Proszę. Poważnie? Dobra, ale ty stawiasz pizzę. Dalej, pospiesz się. Staram się. Czemu te rurki nie chcą na mnie wejść? Już, czekaj. Boli mnie od samego patrzenia. Już prawie. Jednak nie. Spróbuję pod innym kątem. Co ty robisz? Jeszcze chwila. Widzisz? Przecisnęłam stopę. Och, nie było łatwo. Okej, teraz druga noga. O-o, to nie brzmiało dobrze. O nie. Spokojnie, naprawię to. Tymi nożyczkami. Znajdę tylko odpowiednie miejsce na drugiej nogawce. Tu będzie okej. Teraz wystarczy zrobić nacięcie. I gotowe. Nie do końca o to mi chodziło. Muszę je wyrównać. Robią się coraz krótsze. Okej. Stój! Daj mi je. Miałam wszystko pod kontrolą. Akurat. Położę na stole to, co z nich zostało. Wezmę nożyczki i przetnę nimi w poprzek jedną z nogawek. Teraz mamy szorty. Tu mam cyrkonie. Potnę je na paski. A teraz najlepsze. Podkręcimy wygląd szortów. Przyda nam się pistolet na klej. Wystarczy kropla na brzegu szortów. I można przyklejać cyrkonie. Tak z obiema nogawkami szortów. Użyję pasków różnej długości. I gotowe. Nieźle wygląda, co? Oby jej się spodobały. Okej, przymierz je. Wow! Niesamowite! Dzięki, Betty! Zawsze do usług. Jesteś kochana? Raz, ale gorąco. Dwa. Nienawidzę brzuszków. Ja też, ale musimy ćwiczyć. Jennifer, patrz! Niezłe ciacho idzie. Wow, zdecydowanie ciacho. Dokąd idzie? Muszę zobaczyć. Ćwiczy z hantlami tuż obok nas. To jak prezent na święta i urodziny jednocześnie. Musisz do niego zagadać. Patrz na te mięśnie. Dobra, tylko się poprawię. Okej, gotowa na podbój. Czekaj, zobacz, jak ty się spociłaś. Racja, i co teraz zrobię? W ogóle ten strój nie powala. Chciałabym lepiej wyglądać. Jennifer, mam genialny pomysł. A gdyby tak? Masz rację, to naprawdę genialne. Jedziemy. Najpierw zdejmujemy spodenki. Okej, następny krok. Jedna ręka idzie w nogawkę, potem głowa. Weszła. Teraz druga ręka. I już. Uff. Teraz wyglądam o niebo lepiej. No pewnie. Leć, jest cały twój. Jesteś boginią. Niech się pławi w twym blasku. Okej. Idę. Trzymaj kciuki. Naprawdę idzie. Nie mogę patrzeć. Żartuję. Muszę to zobaczyć. Ach, świeżo wyciśnięta miłość. Ale pychota. O, witam. Skye, spójrz tam.
Siema! Cześć! Hej! Ajdź! Chyba mu się podobam! Och, ale oblecha! Dokąd on idzie? Ech! Super, ciacho! Co nie? Co znowu nie tak? O, czy ona nie ma chusteczki? Czemu to się ciągle dzieje? Mój lód! Mogłabym to jeść cały dzień. Przepyszne. Co ja mam teraz zrobić? Dzięki. Tak zmarnować loda. Chwila. Mam pewien pomysł. Nabiję tego loda na patyku na papierową foremkę po babeczce. Genialne! Już się nie pobrudzę. Wow! O rany! Hej, śliczna! Hejka! Jaki dobry lód! A ta foremka sprawdziła się idealnie! Dzięki! To które idziemy na obiad? Dobra, brzmi nieźle. Chińszczyzny nigdy nie odmawiam. Uff, ciężkie te książki. Czemu ich tyle mam? Okej, mam, tylko zamknę szafkę. Nie, torebka mi spada. Ale to wkurzające. Nie, nie, jestem, mów dalej. Chodź tu, durna. Na górę, ale już. Oby zadziałało. Tylko ostrożnie. Nie działa, spróbuję czegoś innego. Głęboko oddychaj. Wdech, wydech. Spokój. Bądź tu i teraz. Oddychaj. Właśnie. Równowaga, harmonia. Z drogi blokujesz korytarz. Ej, wariatka! O, chyba mam pomysł. To na bank zadziała. Przyda się torebka. A raczej pasek od niej. Odepnę z jednej strony i przełożę pod rączką. Zapinamy z powrotem. To działa! Z jednego paska zrobiły się dwa. Tada! Moja torebka jest teraz plecakiem. Teraz nie zsunie mi się z ramienia. I jak uroczo wygląda. Koniec problemów z paskiem. Już mi nie spadnie. Można iść na lekcję. Nie! O nie! Zgniotłam torebkę. Uff, ani zadraśnięcia. Poczytam sobie chwilę gazetkę. O, ładne to. O nie, mama idzie. Mindy, widzę, co robisz. Miałaś się uczyć? Och, okej. Już dobrze. Zadowolona? Tak lepiej. Nauka jest dla kujonów. Wolę sobie poczytać magazyn. Wow! Muszę to mieć. Wystarczy jeden telefon. Halo? Tak, proszę mi przywieźć wasz najlepszy pad do konsoli. Wow, szybka obsługa. O! Jest wspaniały. Mama nie może tego zobaczyć. Co tu się dzieje? Ups. Zobaczmy. Och! Co jest? Fajnie! Pasuje ci to, mamo? Przestań natychmiast! Wow, jednorożec! Mindy, zaraz się zezłoszczę! Przestań! Mamo, nie! Czemu to zrobiłaś? Zepsułaś go? Do książek, ale już! Masz się uczyć! Wszystkiego najlepszego, Gabi! Mam nadzieję, że trafiłam. Dzięki, mamo! Jeszcze jeden? Ciekawe, co tam jest? Otwórz! Okej, to już trochę dziwne. O co tu chodzi? No dalej, musisz otworzyć. Czy tam jest jeszcze mniejsze pudełko? Papierki. Zaraz. Naprawdę? Karta kredytowa? Nie wierzę! Jesteś najlepsza! Och, wiem, wiem.
będę mogła sobie kupić tyle rzeczy. Zawsze chciałam mieć swoją kolekcję butów. Cudownie. O, Homar. Ach, to jest życie. I to wszystko dzięki mojej karcie. Gabi! Juhu! Hej, obudź się. Tak, mamo? Rozkoszna jesteś. Zobacz. To do twojego komputera. O, dzięki, mamo. Super. Makijaż gotowy. Widzimy się pod wodą. Chwilka. Woda jest wspaniała. Wchodzisz? Idę, idę już. Wow. O, ostrożnie. Ale zimna, co? Cześć. Chyba powinnaś nałożyć makijaż od nowa. Fajnie było popływać. Czy ja się tak umalowałam? Bez sensu. Wiem, co ci pomoże. Trochę syreniej magii. Gotowa się przysyrenić? Zaufaj mi. Nie zapomnij o magicznym brokacie. Wyglądasz zjawiskowo. Czy to konieczne? Co teraz? Sama zobacz. Wow, dobra robota. Jesteś najlepsza. Dzięki. Skakujemy. Woohoo! A teraz chwila prawdy. A ja mu na to, czy to prawdziwe muszle? A on odpowiada, na co się tak patrzysz? Na tego kolesia dłubiącego w nosie? Chyba ci się nie podoba, co? Nie widzisz w nim tego, co ja. Wow. Widzę coś obrzydliwego. Jeszcze do mnie macha? Madison? Zaraz do ciebie wracam. Cześć. O tak, to moja okazja. Nie chcesz tego robić, Madison. Już wiem. Madison, wypróbujesz moje perfumy? Dzięki, zauroczę go pięknym zapachem. Biedna Madison nie wie, że to wcale nie są perfumy. Już idę, kochany. Hej, co to za zapach? Śmierdzi jak zdechła ryba. Czekaj, wracaj, to nie moja wina. O nie, co za wstyd. On nie był dla ciebie. Na czym to skończyłam? Brawo, klasa! Dobry trening! A teraz ruszajcie pod prysznic! Uf, ale cuchnę! Zaraz się wykąpię. Pospiesz się. Mam je. Ach, od razu lepiej. O-o, zmykamy. Hej! Dziwne. Tam, lepiej się ubiorę. Nie mogę tak chodzić cały dzień. Moje ubrania? Gdzie one są? O nie! Niedobrze! O! Może to mi się przyda? I to też? Nawet nieźle wyglądają. Gdyby tylko... Skup się! Muszę coś na siebie włożyć! Może ta mata do ćwiczeń? Długość się zgadza. Ups! Mam nadzieję, że nikt nie patrzy. Ale wstyd. A to co? Wow! Właśnie tego mi trzeba. Byle mnie nikt nie zobaczył. Jeszcze kawałek. Wow! Ale mięśnie. Może mój przyszły chłopak też będzie takie miał. Już prawie. Hej! Psst. Dobra, sama sobie wezmę. Od razu lepiej, ale wciąż potrzebuję spodni. Muszę coś wymyślić. Wiem! Pora na drobne poprawki. Przetnę bluzę w połowie. Muszę tylko uważać.
Tak jest okej. Teraz odwrócę tę część do góry nogami i mam gotową spódniczkę. Zepnę tylko z tyłu i ściągnę ją paskiem. Całkiem ładna. Może powinnam zostać kreatorem mody? No, teraz mogę iść na lekcję. To był genialny pomysł. Nie wierzę. Jak ona to zrobiła? Co tu się stało? Właściwie wolę nie wiedzieć. Minuta 20. Mój nowy rekord wstrzymywania powietrza. Jak wyglądam? Cudnie, zrobię tylko parę zdjęć na Instagrama. Dodaj trochę dramatyzmu. O tak, fantastycznie, o to chodzi. Chyba jednak nie jesteś tak fotogeniczna. Co? Zniszcz się trochę, spróbuj z innego konta. Jasne, to powinno pomóc, oby... Ostrożnie. O, mój telefon jest teraz mokry. Może podmucham, bo zaraz się popsuje. Myśl. Hej, ten napój podsunął mi pewien pomysł. Włożę pustą szklankę do basenu. Potem umieszczę telefon w szklance i zanurzę lekko w wodzie. Teraz mam podwodną kamerę, a mój telefon jest bezpieczny. Świetne fotki! Wow, wyglądam ekstra! Pora wracać! Ale się dziś wygrzałam? Wszystko mam? Teraz tak. Nareszcie do domu! O, ten krem jest trochę brudny od piasku. No nic. Ha? Piasek jest wszędzie. Muszę wyprać ten ręcznik. O, i moje japonki. Całe w piachu. Świetnie. Chyba przyniosłam ze sobą pół plaży. Jak to w ogóle możliwe? Skąd tu tyle piachu? To chyba lekka przesada. Mogę sobie zrobić piaskownicę w domu. Co to ma być? Jak powstrzymać tę plagę? Nie chcę tego piachu w swojej torbie. Co by tu poradzić? O, mam pomysł. Mój brelok do kluczy. Idealnie. Przyczepię japonki do karabinka. A następnie przypnę całość do zamka od torby. Genialny pomysł. Koniec z piachem w torbie. Pora na dekoracje. Kto nie lubi arbuza? Wyglądają i smakują wspaniale. Jeszcze tylko zasłony. To już chyba wszystko. Wyszło świetnie. Chwila. Prawie bym zapomniała. Mój arbuz. Przepiękny. Zaniosę go do salonu. Nie! To takie niesprawiedliwe. I co ja teraz zrobię? O, już wiem. Zamknięte. Muszę koniecznie kupić arbuza. Sama go sobie poszukam. Tu chyba nie. Może tutaj? To nie był najlepszy pomysł. Nareszcie! Pyszne arbuzy. O nie, moja koszulka. To teraz nieważne. Zaraz, przecież nie mam żadnej torby. Ale wiem, co zrobić. Najpierw powiększę te dziury w mojej koszulce. I tak już jest zniszczona. Okej, ściągnę ją i wywrócę na drugą stronę. Następnie zawiążę na niej supeł. Idealnie. Arbuz zmieści się w niej w sam raz. I mogę go teraz zanieść do domu. Mam już wszystko, czego potrzebuję. Udało się. Położę go tutaj. Ta torba okazała się bardzo przydatna. Hej, czy to arbuz?
Mogę kawałek? Jest soczysty. Uwielbiam. Czekam na Mindy. O, już tu jest. Do zobaczenia. Hej, jak tam? Idziemy? Nie mogę wstać. Dziwne. Nie jest dobrze. To świeża farba. O nie, nie zauważyłam tabliczki. Czemu to zawsze musi się przydarzyć akurat mi? Nie mogę wstać. Przykleiłam się. Ach! Ci ludzie nigdy się nie nauczą. I co teraz? Zaraz, czy ja czasem nie użyłem przypadkowo kleju? Ups, udawaj, że tu nie pracujesz. To na nic. Utknęłam tu. Czekaj, pomogę ci. Myślałam, że to pomoże. Ciągnij mocniej. No dalej, złaź z mojej łapki. Co za katorga. Ach, jestem wykończona. Nic mi nie mów. Jak to wygląda? Tylko mów prawdę. Tragicznie, prawda? Niestety. Zaczekaj. Chyba mam pomysł. Potrzebne mi będzie tylko kilka rzeczy. Pożyczam. A tak lubiłam te dżinsy. Dobra, zaczynamy. Nic się nie bój. Popsikamy je farbą jeszcze bardziej. I użyjemy ciekawych wzorów. Będzie wyglądać ekstra. Jeszcze kilka linii tutaj. O, to będzie idealnie tu pasować. Powinnam zostać projektantką. Tył już gotowy. Teraz przód. Ten kartonik ochroni skórę przed poplamieniem. Powinnaś mi jeszcze za to zapłacić. Ha? Zostało kilka drobnych elementów i... Gotowe! Jak się podoba? Wow, są niesamowite! Dżinsy według własnego projektu. Jesteś genialna. Od czego są przyjaciele? Chodźmy. Gdzie moja farba? Musi gdzieś tu być. Uff, prawie ją zgubiłem. O, chyba właśnie popełniłem duży błąd. Ten szampon przeciwłupieżowy naprawdę działa. Nie ma wody. Co jest grane? Wyglądam jak dziwak. Muszę znaleźć działający prysznic. Musi tu być coś, czym mogę spłukać głowę. Oby tylko nikt mnie nie zauważył. Ale wstyd. To wcale nie jest śmieszne. Może ta plastikowa torba się przyda. Dokładnie tego potrzebowałam. Napełnię ją wodą z basenu i przywiążę do słuchawki prysznica. Teraz wystarczy zrobić w niej parę dziur. Prysznic domowej roboty. Nawet fajna ta piosenka. Tak, to moja nowa ulubiona nuta. Wow, ta impreza wygląda lepiej niż sądziłam. O, pącz, poczęstuję się. O matko, Jennifer, mamy te same ciuchy. O nie, faktycznie, wyglądamy tak samo. Już wiesz, czemu chciałam wybrać nam ciuchy? To przez przypadek, przepraszam. Żartujesz sobie, jestem cała mokra. Oj, sorki. Wcale nie jest mi przykro. Nara, frajerko. Jak ona mogła mi to zrobić? I co ja pocznę? Chwila, wpadł mi pewien pomysł do głowy. Najpierw zdejmę bluzkę i położę na płaskiej powierzchni. Teraz najtrudniejsze. Tniemy ją nożyczkami. Całkowicie odcinamy kołnierz i rękawy. Tak naprawdę przyda się sam nadruk z przedniej części bluzki. Wszystko inne odłożę na bok. Tniemy dalej. Lekko zaginam i nacinam. To samo po bokach. Z góry na dół. Przesunę całość i otworzę przed następnym krokiem. Muszę zagiąć wewnętrzne górne rogi do środka. Czas na paski, które wycięłam wcześniej. Tylko trochę je rozciągnę. I położę między dwa fragmenty bluzki. Teraz będę je nawlekać. Naprzemiennie, jakbym sznurowała buty. Ma być ciasno, ale nie za bardzo. Zacznę od góry i będę szła do samego dołu. Jak dojdę do końca, zwiążę paski razem. Teraz przekręcamy i rozprostowujemy. W ten oto sposób wyszła nowa bluzka.
Wystarczy dopasować po bokach, żeby pasowała. Przeuroczo. Teraz można imprezować. Wow, patrz na Jennifer! Tak jest! Wróciłam w wielkim stylu! Przesuń się, Ava! Wyglądasz zjawiskowo, Jennifer! Co się dzieje? Ej, tutaj jestem! Sama ją zrobiłaś? Ty to masz skilla! Och, Jennifer i ta jej głupia, urocza bluzka! Nie mogę się doczekać nurkowania! Gogle na głowę i idziemy! Auć, auć! Kto zostawia te wszystkie kamienie na plaży? To nic takiego, nie boli aż tak bardzo, dasz radę! Udało się! Teraz poglądamy sobie rybki! Ha, wcale nie wyglądam podejrzanie w tej czerni! Najlepszy kamuflaż w historii! A co my tu mamy? Słodycze, piłka, telefon i pieniądze! Bingo! Jestem bogaty! Cudowny dzień! Hej! Ty! To moje! Stój! Złodziej! Muszę płynąć szybciej! Ha? Mówiłaś coś? Mam wziąć też twoje słodycze? Okej, dzięki! Pyszne! A teraz w nogi! Już prawie! Głupie kamloty! Auć! Au! A! Chyba jej się nie spieszy. Wezmę też telefon i torbę i zestaw do nurkowania. Dzięki. Nie, stój, wracaj tu. Nie. Moje rzeczy wciąż tu są. Piłka do tenisa może się przydać. Najpierw słoik i trochę gorącego kleju na wieko. A teraz przyklejamy piłkę tenisową. Moje słodycze, pieniądze i cenne przedmioty są bezpieczne. Zamykamy szczelnie słoik i zakopujemy w piasku. Piłka wskazuje miejsce mojego skarbu. Świetnie, teraz już nic nie popsuje tego dnia. Oprócz tych głupich kamieni. Dopiero co wyniosłam śmieci, ale jestem zmęczona. Najchętniej bym się zdrzemnęła. Ale cuchnie. O nie! Chris! Nie może mnie taką zobaczyć! Wyglądam jak worek na śmieci! Muszę coś szybko wymyślić! Czemu musiał usiąść akurat tam? Schowam się i poczekam, aż pójdzie! No dalej, Chris, idź sobie! O nie! Zbliża się! Co robić? Nie mam innego wyjścia! Co? Nie wierzę! Zaraz tam będę! Auć! Teraz naprawdę wyglądam jak worek na śmieci, ale przynajmniej się nie zbłaźniłam. Nie, to nie jest dobry pomysł. Myśl, musi być jakiś sposób. Może znajdę coś w śmietniku. Nie mogę teraz zbytnio wybrzydzać. Mogło być chyba gorzej, nie? Co? Nie wierzę. Wszystko okej, ziomek? Ta, idź sobie. Zaraz, czy ja cię skądś znam? Luna? Cześć, Chris. Co ty tu robisz? Wyglądasz jak jakiś kloszard. Aż tak źle? Żenada. Ależ on jest niemiły. Nie, musi być inne wyjście. Co za pech. O, co my tu mamy? Co jest? Potrzebuję twojej sukienki. Dam ci swoją bluzkę. Chyba zwariowałaś. Ew. Ja bym się zamieniła. Zaraz, już wiem. Wyjmę ręce z rękawów. I wyciągnę je górą. Teraz zwiążę rękawy wokół talii i przewiążę za szyją. Całkiem ładnie. A, jeszcze włosy. Od razu lepiej. Co? Nie wierzę. Zaraz tam będę. Chris? Hej, wracaj tu. O, cześć. Jak tam? Hej, Luna. Świetnie wyglądasz. Jak miło, że zauważyłeś. Nie za żółta? Niebieska też nie jest lepsza. Nie mam w co się ubrać. Czemu są takie brzydkie? Nie kupowałam tego. Chyba, że przez internet i przez sen. A nie!
To moja bluzka z dzieciństwa. To dopiero były czasy. Jak wtedy, gdy lalki dostały samochód. Ale było fajnie. Żadnych kłótni podczas przyjęcia. Uczyłam się w niej czytać. Przy jedzeniu się nie gada. Jak mogłam o niej zapomnieć? Wygląda na staromodną. Może uda się ją unowocześnić. Stara bluzka wymaga odświeżenia? Przetnijcie ją. Widzicie te części? Zszyjcie razem w ten sposób. Po obu stronach. Prawie gotowe. Znacznie lepiej. Wow! Ta bluzka jest świetna! Tkwicie w domu? Zawsze można zrobić zakupy w necie. Świetne są! I trochę drogie. Ale fioletowa jest obłędna. Kogo na to stać? Poprasuję ciuchy, okej? Dzisiaj dzień prania. Powinnam gdzieś mieć drobne. Nie stać mnie nawet na troczki. Co? Skąd to się wzięło? Wygląda jak wybielacz. I co teraz? Mam genialny pomysł. Wybielacz Betty. Zrobimy kilka wzorków? Wybielacz w rękę i za mną. Weźcie dowolny, jasny ciuch. I zwińcie widelcem. Teraz nałóżcie kilka gumek. I spryskajcie wybielaczem. Po kilku minutach zauważycie pierwsze zmiany. Przetnijcie gumki i zachwyćcie się rezultatem. Całkiem, całkiem. Żadnych więcej nudnych bluz. I po co przepłacać, skoro można to zrobić samemu? I to prostym wybielaczem. Nie mogę tego sprać. To mój wybielacz? Obróć się. Wygląda świetnie. Dzięki. Nie głupie. A? Impreza dla syren? Wchodzę w to. Super. Puśćcie coś, idziemy tańczyć. Halo, jest tu kto? Hej, to chyba właściwy adres, co? Ktoś tu w ogóle jest? Hej! A, gdzie ta impreza? Halo? A, nieważne, muszę być blisko. Ktoś wie, gdzie tu jest impreza? Tak łatwo się nie poddam. Czuję się jak kretynka. Hej, co tam? Chodź do nas. Idę. Tylko założę swoje gogle. Uhuu, gotowi na zabawę? Już myślałam, że was nie znajdę. Tańczymy. Nie ma to jak dobry makijaż. Czysto? Idealnie! Ile tu kosmetyków? Od czego by tu zacząć? Jaki wybór! Och! Tak! Wow! Mój ukochany owoc! Ewa się nawet nie zorientuje! Ach, prześliczny! Co za pech! Muszę szybko coś wymyślić! Nie, to też nie! Aha! Och! A niech to... Hej, a to co? Bingo! Zaczniemy od środka i będziemy dokładać kolejne warstwy. I jeszcze! To nie koniec!
Dopiero przy dużym kształcie możemy przejść do kolejnego kroku. Użyjemy foremki do ciasteczek, takiej jak ta. Potrzebujemy jedynie tego serduszka. Resztę możemy zachować na następny raz. Teraz musimy przyczepić metalowe oczko. Tadam! Idealnie! Pomóc ci w czymś? Ach! Och, po co tu ona? Ach, tylko sobie oglądałam. Pójdę już. Ale ona jest dziwna. Hej, czyżbym dostała od niej nowy naszyjnik? Pasuje doskonale. Śliczny. Uwaga, zaczynamy! Rozwałkuj kawałek modeliny i nałóż na nią dwie foremki do pieczenia w kształcie serca. Teraz mocno je przyciśnij. Ostrożnie zdejmij niepotrzebną część. I odłóż foremki na bok. Wypełnij środek serca żywicą epoksydową. Możesz do tego użyć strzykawki. Poczekaj, aż wyschnie, a następnie nasyp garść cekinów. I doklej drugie serduszko. Ten naszyjnik zrobi furorę! Wow, jaki ładny! Wspaniały! Jasne, że idę na imprezę. Hej, misiaczki! Mam nadzieję, że będą fajni chłopcy. Betty, pobawmy się! Nie przeszkadzaj, rozmawiam. Nie wierzę, idzie? O, kocham was, misie! Ciekawe, o czym Betty rozmawia. Muszę być przebiegła. O, ciekawe. Spadaj. O, nudna jesteś. Muszę coś wymyślić. Mogę udawać projektantkę mody. Betty ma nudne ubrania. Naprawię to. Małe nacięcie tutaj. O tak, od razu lepiej. Jest taki... Ej, to moje. Co to było? Stój. Co? Co za bachor. Oddawaj to. Zniszczyłaś ją. Ale dobrze się bawiłam. Chwila, może nie muszę jej wyrzucać? Wciąż mogę ją nosić. Najpierw złożę ją na pół. Potem zrobię po środku nacięcie. Musi być równo. Teraz odetnę rękawy i boki. Zrobię więcej nacięć. Zatrzymam się tuż przy kołnierzyku. Po rozłożeniu mamy frędzle. Okej, rozłożę je. Wezmę dwa frędzle i je zwiążę. Z pozostałymi zrobię to samo, jakbym plotła warkocze. Dodam supełki. O tak. To ma przypominać siatkę. Wow, o to mi chodziło. Ale tak tego nie włożę. Znacznie lepiej. Wow, jest urocza. I tak jesteś nudna. Gotowa na imprezę. Może zrobię też coś z torebką. Mija, nie! Okej, dam radę. O, Ewa kupiła sobie nowy plecak. Też bym taki chciała. Ale ręce są za free. Jeszcze trochę. O nie! Ach! Hej! Mój hot dog! To nowa koszulka! Sorka. No nic. Mówi się trudno. To twoje książki? Wiesz co? Chyba mogę ci pomóc. Weź koszulkę i przetnij ją w ten sposób. Nożyczki do tkanin będą najlepsze. Super! Potrzebna nam tylko dolna część. Zrób dwa małe nacięcia, przymocuj agrafkę do gumki i przełóż wzdłuż szwu. Przepchnij gumkę palcami. Następnie zrób na końcach supeł. Zagnij górę, połóż sznurek i zszyj całość. Oto twój nowy plecak. Podoba ci się? Wow, spakujmy wszystko. Dużo się to zmieści. A najlepsze jest to, że był darmowy. I jak wyglądam? Jestem ci winna przysługę. Do później. O, but. Och, faktycznie. Dzięki. Fajna ta impreza, co?
No, świetnie się bawię. Kocham tę nutkę. Parkiet należy do mnie. O nie! Wylałam na siebie sok. Będzie plama. A to moja ulubiona koszulka. Jak mogłeś zniszczyć mi bluzkę? Nie, Ewa. Spokojnie. Musisz ochłonąć. Trzeba ją jakoś powstrzymać. Zaraz, co jest? Dlaczego nie mogę się ruszyć? Ej, zamroziłaś mnie! Uff, kryzys zażegnany. Uciekaj, zanim się rozpuści. Dobra, problem z głowy. I wiem, jak rozwiązać ten drugi. Oto koszulka z plamą. Wysypię na nią kostki lodu. Muszę zakryć nimi całą plamę. Tak będzie idealnie. Lód rozłożony. Teraz biorę barwnik do tkanin. I rozsypuję go po kostkach lodu. Trochę tu. Inny kolor tam. Uwielbia czerwony, żółty i pomarańczowy. Kiedy lód się roztopi, barwnik wniknie w bluzkę. Gdyby Ewa nie była zamrożona, na pewno by pomogła. Gotowe! Kostki zniknęły, a kolory pozostały. Tak wygląda wspaniale. Pora ją odmrozić. Kate, dlaczego mi to zrobiłaś? Zaraz, gdzie ta plama? Teraz wygląda znacznie lepiej. Kochana jesteś, dziękuję. Nie ma za co, zdrówko. Na zdrowie. Rany, ale wstyd. W tej robocie już chyba widziałam wszystko. Ach, wracam do pracy. To będzie niesamowita impreza. Wow, niezłe wdzianko. Mindy, wyglądasz szałowo. Ty to wiesz, jak się ubrać na imprezę? Naprawdę stylowe buty. Aha, zaczekaj, nie możesz tak po prostu wejść. Sprawdzamy tutaj wzrost. Trochę jak w parku rozrywki, tyle że my nie wpuszczamy żadnych dzieciaków. Serio? Chodź, zobaczymy, czy jesteś wystarczająco wysoka. Stań tu pod ścianą. Zobaczmy. Miary nie oszukasz. Ale bez obaw, jesteś wystarczająco wysoka. Możesz wejść. Impreza dopiero się rozkręca. Hej, John! Przyjdź do mnie później, okej? Cześć! Och! Ależ mnie przestraszyłaś! Musisz się tak zakradać cichaczem? No nie wierzę. To jakiś kostium? Skarpetki w dinozaury i adidasy? Sama się tak ubrałaś, czy ktoś cię zmusił? Hej, John! Widziałeś ją? Dokładnie. Dobra, chodź tu, zmierzymy cię. Okej. Bez szans. Co? Ale... ale osiemnastka. Co osiemnastka? Musisz znaleźć sobie inną imprezę. Nie możesz dla mnie zrobić wyjątku? Coś ty powiedziała? Chyba się przesłyszałam. Proszę, bardzo proszę. Nie ma mowy. Skoro powiedziałam, że nie możesz tam wejść, to nie możesz. Zmykaj stąd. Skoro tak stawiasz sprawy, ale nie musisz być aż taka wredna. Zjeżdżaj stąd, już. No i dobrze. Znikam. To niesprawiedliwe. I tak nie chciałam iść na tą głupią imprezę. Pewnie jest tam jeszcze więcej niemiłych osób. Takich jak ona. Tylko co ja teraz zrobię? Musi być jakiś sposób. Hej! Zaraz! Chyba już wiem. Tak. To musi zadziałać. Zdejmę tylko najpierw buty. I zwinę skarpetki. Po czym je również zdejmę. Ale muszę zwinąć je do końca. Powinny wyglądać jak ponczuś. Gotowe? Kompaktowo, tak jak chciałam. Schowam je tutaj. I założę buty z powrotem na nogi. Zobaczmy. Ale różnica, co? To był świetny pomysł. Skarpetki w butach sprawią, że będę wyższa.
wpuścisz mnie na imprezę, proszę? Znowu ty? Mówiłam, żebyś się tu nie pokazywała. Zaczekaj, zmierz mnie najpierw. Ech, niech ci będzie. To i tak ci w niczym nie pomoże. Dobra, widzisz? Mierzysz dokładnie tyle samo, co... Zaraz. Jakim cudem jesteś wyższa? Nie rozumiem. Co tu się dzieje? Dziwne. Zasady to zasady. Możesz wejść. Uhu! Imprezo! Nadchodzę! No już, do środka. Nie rozumiem. Jakim cudem tak szybko urosła? Chyba musi mieć jakieś supergeny. Sznurówki zawiązane? Za długo ją żułam. Położę ją tu na chwilę. O, ktoś do mnie napisał. Ojejku, co to był za trening? Nie! Dlaczego mnie nie posłuchałaś? O co ci chodzi? Co jest? Dobrze się czujesz? Czy to guma? Usiadłam na gumie! Dlaczego ty je wszędzie musisz zostawiać? Ciekawe, jak mam to teraz wyczyścić. Wiesz co? To twoja wina. No dobra, ale nie wiem, co z tym zrobić. Nieważne, byle dzisiaj. Ugh, nie wierzę, że znów to zrobiłaś. Musi być jakiś sposób. Zaraz. Mam przecież nożyczki. Nic z tego! Nie chcę dziury w spodniach! Zaufaj mi! Wiem, że się boisz, ale znam pewien sposób, zobaczysz. Odetnę tylko ten kawałek i gotowe! Pozbyłam się materiału z przyklejoną gumą. Wyszło lepiej, niż się spodziewałam. Proszę, przymierz. Okej. Ale co mam z tym zrobić? Spokojnie, odwróć się. Widzisz? Wystarczy je tu włożyć. Nawet ładnie. A, szkoda tylko, że nie mam spodni. Trzymaj, pożyczę ci swoje. Wyglądasz bosko. Uff, kryzys zażegnany. Jeszcze tutaj ciach i bransoletka gotowa. Śliczna jest. O, Jennifer wróciła. Hej, Luna. Cześć! Czekaj, czy to nowe kolczyki? Czadowe, co? Chciałam się trochę wyróżnić. Ja też bym chciała się tak wyróżniać. Mogłybyśmy mieć podobne stylówki. Brzmi całkiem nieźle. Chodź ze mną. Siema, pamiętasz mnie? Przyprowadziłam kolejną ofiarę, znaczy klientkę. Jo, żartujesz? Dobra, zobaczmy, co da się zrobić. Siadaj tutaj. Spodoba ci się. Chyba nie ma już odwrotu. No więc, myślałam o takim małym kolczyku tu i tu. Spoko. Robi się. Nie jesteś zbyt rozmowna, co? To będzie boleć. Użyjesz tej igły? Między innymi. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się, mówię. Nie! Ale wstyd. Ta igła była ogromna. A bardzo chciałabym mieć kolczyk. Nic ci już na to nie poradzę. Chociaż może... Chyba mam pomysł. Będziemy potrzebować kleju do rzęs. I tych koralików. Do dzieła. Nałożę nieco kleju na koralik. I docisnę do skóry. Teraz na nos. Wygląda super. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. I ostatni. Wow! Dzięki! I obyło się bez bólu. Wyglądają ekstra. Jesteśmy jak siostry. Ale mama się wkurzy. Jestem taka zdolna. Powinnam mieć wystawę w galerii sztuki. Ale maluję wciąż te same rzeczy. Nudzi mi się to. Mama ma mnóstwo ubrań. Już wiem. Czas na pokaz mody.
Jaka śliczna sukienka! Pewnie dobrze by nam nie leżała. Co tu jeszcze można wyszperać? O, ta też jest niebrzydka, ale żółty to nie mój kolor. Wow, ta jest cudowna! Zdecydowanie wybieram tę. Zaraz ją przymierzę. Wyglądam super! Założę przy okazji ten kapelusz, bo pasuje do sukienki. Ha, prawdziwa ze mnie dama! Teraz tylko muszę dobrać dodatki. Zaraz, czy to zestaw kosmetyczny? Ile tu tego jest? A co tam? Nałożę sobie szminkę. Uwielbiam ten odcień. Jak to mama robiła? Aha, ustaw dzióbek. Od razu czuję się bardziej dorosła. Co tu jeszcze mamy? Wow, perfumy! Ładnie pachną. Okej, perfumy sobie jednak daruję. Czuję się wspaniale. Hej, Coca-Cola, mój ulubiony napój. Bycie olśniewającą wzmaga pragnienie. Przydałby się jeszcze kelner. Lód? Też się skuszę. Jak cola, to tylko schłodzona. Tylko kilka kostek. Ups, wylało mi się na koszulkę. Mama mnie zamorduje. Może to jakoś zejdzie? O, nic z tego. Co mam robić? Biała farba powinna zamaskować plamę. Trzymam kciuki. A niech to, tylko pogorszyłam sprawę. Dlaczego mi się to przytrafiło? Myśl, Stacy. Czy perfumami da się wywabić plamy? Nie! To nie fair! Stacy, co się dzieje? Czemu mam takiego pecha? Co ty narobiłaś? Czy to moje ubrania? Cześć, mamo. Masz sporo do wyjaśnienia. Proszę, nie gniewaj się. Po prostu chciałam być taka ładna jak ty. Czyżby? Cóż, miło słyszeć. Nie martw się, nic strasznego się nie stało. Chyba wiem, jak to naprawić. Wszystko będzie dobrze. Niby jak? Zaufaj mi, to będzie projekt artystyczny. Na początek zwinę koszulkę w rulon. Zagnę jeden koniec i owinę gumką recepturką. Powtórzę to wzdłuż całej długości, dzieląc koszulkę na kilka odcinków. Upewnię się, że gumki są ciasno zamocowane. Okej, chyba wystarczy. Teraz wkładam top do dużego pojemnika. Ten jest idealny. Do pojemnika wrzucę kostki lodu. Na tyle dużo, żeby zakryły ubranie. Czas na farbę. Kostki lodu poleję najpierw czerwoną farbą, a później kilkoma różnymi kolorami. Chcę, żeby całość wyglądała jak tęcza, dlatego leję farby w określonej kolejności. I cienkimi pasami. Muszę z tym zdążyć, zanim lód się roztopi. To już ostatni kolor. Wow, wygląda świetnie. Teraz pozostaje tylko czekać. Kiedy lód się topi, materiał wchłania farbę. Tego rodzaju farbowanie to oryginalny sposób przerabiania ubrań. To taki odlotowy styl. Okej, lód się całkiem roztopił. Mogę więc wyciągnąć koszulkę z pojemnika. Zobacz, Stacy. Wow, ale cudowne. Ty to masz pomysły, mamo. Na przyszłość pytaj, zanim coś weźmiesz. Tak jest. Na czym to ja stanęłam? A tak, Coca-Cola. Nie tym razem. Może i masz rację. Czy to ja? Przebieranko i po sprawie. Znacznie lepiej, prawda? Nie ma to jak szybka zmiana ciuchów. Wow! Jak on to zrobił? Może i mnie się uda. Wystarczy upaść na łóżko, prawda? To zajmuje całą wieczność. Już mi się kręci w głowie. Wreszcie gotowe. La la la, jak tutaj przyjemnie. Dlaczego czuję, jakbym tonęła? Mayday, mayday, schodzę na dno. Teraz wiem, jak to było na Titaniku. Udało się, suchy ląd. Co ci się stało? Nie chcę o tym mówić. Może mogę pomóc? Patrz. Znajdźmy dziurę w nadmuchanym kole. I nakładamy papier do pieczenia w odpowiednie miejsce. A teraz prostownica stopi z powrotem szef. Temperatura zrobi swoje. I można wracać do taplania się w basenie.
Proszę, no wskakuj do wody. Wow, podziurzanie śladu. Yeah! Patrz jak pływam. Ale ekstra zabawa. Nigdy stąd nie wyjdę. O kurka, nie mogę uwierzyć, że Chris do mnie napisał. Jest zabawny i taki przystojny. O, to Stacy. Na co się gapisz, kujonie? Cześć. Cóż za głęboka rozmowa. Przygotuję się do zajęć. Wow, Stacy ma świetny telefon. O wiele lepszy od mojego. Co, zazdrościsz? Nie mój problem. Pędzle też oczywiście ma super. A ja mam tylko jeden, stary i zniszczony. I jeszcze farby. Dużo kosztowały. Ale muszę mieć wszystko najlepsze. Nie mogę się z tym równać. Gdzie się podziały moje? A, prawie zapomniałam o sztaludze. Bez tego ani róż. Ja niestety nie mam czegoś takiego. Ale może da się ją czymś zastąpić. Serio? To naprawdę żenujące. Co ty robisz? No proszę, działa. Muszę się przenieść, bo psujesz mi reputację swoim szajsem. O, zaczynamy. Jejku, nawet tenisówki ma super modne. Nie da się ukryć, że jej zazdroszczę. Nie stać mnie na takie buty. Ale cóż zrobić? Ha, może i coś da się zrobić. Przerobię swoje buty za pomocą farb. Warto spróbować. Najpierw wyjmę sznurówki i pędzel w dłoń. Zacznę od żółtego, bo to taki wesoły kolor. Na dobry początek zamaluję przód. Pokryję farbą każdy centymetr. Trochę mi z tym zejdzie, bo musi być zrobione dokładnie, tak żeby biały nie prześwitywał. To całkiem fajne. Czuję się jak projektantka mody. Użyję różnych odcieni w różnych częściach, aby zyskać maksymalnie tęczowy efekt. Żółty z tyłu, ale ostrożnie, żeby nie zahaczyć o podeszwę. Dlatego tak istotna jest precyzja. Nie chciałabym jednym niedbałym ruchem zmarnować całego wysiłku. Teraz zmienię farbę. Język będzie różowy. Równe, staranne pociągnięcia. Gwarantuję, że będzie widać różnicę. Całe szczęście, że mam pewną rękę. Tu trzeba być szczególnie ostrożnym. W kolejnym etapie wykorzystam gąbkę, żeby zabarwić wewnętrzną stronę języka. Wystarczy lekko musnąć, a materiał sam wchłonie farbę. Ten sam proces powtórzę z różową farbą na tylnej stronie podszewki. Nie spodziewałam się, że to będzie takie relaksujące. Zostawię do wyschnięcia, a w międzyczasie zabiorę się za inną część. Nie mogę się doczekać rezultatu. Koleżanki będą mi zazdrościły. Powinnam to zrobić ze wszystkimi moimi butami i mieć pełną tęczową kolekcję. Tutaj też muszę być staranna, ostrożnie i powolutku. No dobrze, wystarczy różowego. Czas na szczyptę błękitu. Na niebiesko pomaluję czubek. Dokończę zapiętek. I wypełnię kilka białych plam po bokach. Uwielbiam ten kolor. Kilka kawałków pozostawię białe. Gdy tylko farba przyschnie, obrysuję całego buta czarnym mazakiem. Dzięki temu barwy będą się jeszcze bardziej wyróżniać. I dodatkowo stanowi to ciekawy detal. Czarne linie mają być dość grube, żeby podkreślały różnice między kolorami. Powstaje przy tym nieco komiksowy efekt. Objadę mazakiem kontury wszystkich paneli. To bardziej wciągające od zajęć plastycznych. Swoją drogą zasługuje na piątkę, co? Nie zapominam też o dziurkach na sznurówki. Prawie gotowe. Jeszcze tylko dorysuję kilka dodatkowych linii. To takie fajne uzupełnienie. Imitują zagniecenia w skórze. I wreszcie długa linia wzdłuż samej podeszwy. Uwaga, żeby nie zjechać z krawędzi. To był ostatni krok. Skończone. Obrysowałam przy okazji sznurówki. Wow, rewelacja. Tenisówki wyglądają naprawdę uroczo. I sama to zrobiłam. Jestem bardzo zadowolona z rezultatu. Niemożliwe. Podobają ci się? Gdzie ona je kupiła? To nie fair. Zakaz wnoszenia jedzenia? Pff, i co jeszcze? Stój! Co masz w ręce? A, to tylko cukierki. Nie wchodzisz. Ojej, jaki surowy. A teraz? Spójrz tylko na ten szmal. Pachnąca zielona mamona. Jest twoja, oczywiście. Naprawdę moja? Nie! Ale gbur! Poszła? Dobrze. O, wiadomość. Nie wierzę, że mnie nie wpuścił.
O, teraz albo nigdy! Stop! O, nie! Daj mi przejść! Jeszcze kawałek! Ja mam czas! A zresztą... O, chwilunia! Chyba wiem, co zrobić! Znowu ty? Już cię raz pogoniłem! Ale to dla ciebie? Dla mnie? O, dzięki! Proszę, wejdź! Udało się! Sprytne, co? Cukierki! Uwielbiam tę robotę! O, wow! Ale masz ekstra na szyjnik! Wow! Co nie? Żebyś wiedziała, że jest ekstra! Patrz! Pychota! Wow! Mogę? Częstuj się! Pyszne! Co by to założyć? No, skończyłam! Teraz będzie to przytulnie i romantycznie! Wszystko okej? Nie! Wszystkie moje ciuchy są do niczego! Hej, uważaj! To jest nawet niezłe! Faktycznie ładne! Wyglądam zjawiskowo! Moje ubrania są takie zwykłe i nudne! Już wiem! Może znajdę coś w mojej torbie! To nie wygląda obiecująco! Ach, to na nic! Zaraz! A może te serduszka się nadadzą? To powinno się udać! Złożę koszulkę w pół i rozłożę ją na stole. Złożę też to wycięte serce i przyłożę do krawędzi koszulki. Obrysuję je kredą. A teraz zbiorę tę część materiału. Muszę tylko dobrze ścisnąć go razem. Założę tę gumkę, by przytrzymała go w miejscu. Teraz zwinę koszulkę w rulon i nałożę więcej gumek. Wyleję wybielacz na tę część z zaznaczonym sercem. Dzięki temu materiał zmieni kolor w tym miejscu. Podobnie zrobię z pozostałymi fragmentami koszulki. Teraz odstawię ją na jakiś czas. Jak koszulka wyschnie, to ją wypiorę. Wow, spójrzcie na to! Wygląda świetnie! Mua! A co to? Wow, Mindy! Świetna koszulka! Jest naprawdę stylowa! Ale nuda. Nudzi mi się. O, telefon. Zawsze to jakaś rozrywka. Pora na selfie. To będzie idealne na mojego Insta. Makijaż źle wygląda w tym świetle. Trzeba go poprawić. Nałożymy szybko rozświetlacz i ułożymy włosy. Dobrze, już wystarczy. O wiele lepiej, ale będzie fame na Insta? Świetnie dziś wyglądam. Czy nie? Wciąż jest coś nie tak. Wiem, co pomoże. Tak, wiatr we włosach będzie idealny. Teraz jest wystrzałowo. Co jest? Masz mi zwiewać włosy do tyłu. Wybacz, to przez suszarkę. Już się poprawiam. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Wiesz co? Stop. Mam lepszy pomysł. Konfetki i tasiemki w tle. Zdjęcie idealne. Wow, ale ekstra. Też spróbuję. Ona ma błyskotki, a ja jakieś śmieci. Dobra, jeszcze raz. Proszę mi poprawić włosy i makijaż. Nie ma nic za darmo. Musisz zapłacić. Pewnie, już płacę. Co to ma być? Dolar wyciągnięty z pralki? Dobra. Nie ruszaj się. Tak, dziękuję. Pora na selfie. O matko, co ja tak okropnie wyglądam? Jak jakiś klaun z horroru. Nieźle, ale czegoś jeszcze brakuje. Wiem, eyeliner. Dokładnie tego szukałam. Tylko lekka kreseczka. Okej, to nie miało tak wyglądać. Spróbujmy jeszcze raz. Ha? To trudniejsze niż się spodziewałam. Nie mogę się tak pokazać. O nie, nie mam już czasu, by to poprawić.
Muszę się skupić. Tylko powolutku. Ta kredka nie działa. Co jest? Skończyła się. A to pech. Muszę to zetrzeć. Hej, Ashley, gotowa? Musimy już iść. Ashley, wszystko gra? Chyba nie do końca. Odważny makijaż. Miałam pewne trudności. Nie martw się, pomogę ci. Wystarczy kawałek taśmy. Naprawdę? Przyklej tuż pod okiem. Aha, już rozumiem. Warto spróbować. Ta sztuczka pozwoli ci zrobić idealny makijaż oczu. Przyklej pasek taśmy tak, by przebiegał pod oczami i równocześnie pod nosem. Następnie doklej mniejszy tuż nad powieką. To wygląda śmiesznie, ale zaufaj mi. Teraz nałóż trochę cienia do powiek na palec. I wetrzyj go w miejsce między kawałkami taśmy maskującej. Pomoże uzyskać pożądany kształt. Możesz już zdjąć. Oto twój idealny makijaż. Wygląda wspaniale. A nie mówiłam? No, musimy się zbierać. Ach, racja. Au. Auć. Przepraszam. Ale piecze. O, moja skóra. Hej, Sky, patrz to. O, spiekłaś się jak rak. Daj, schłodzę cię trochę. Nie, nie, to nie zadziała. I jak? Lepiej? O, już wiem. Ale boli. Ten wiatrak ci pomoże. Przestań, jest jeszcze gorzej. Myślałam, że cię ochłodzi. Wiem, jak ci pomóc. Kiedyś chodziłam z jednym strażakiem. Okej. Nauczyłam się od niego paru trików. Zwariowałaś? Nie rób tego! Co ty wyprawiasz? Błagam, przestań! Chyba wymyśliłam! Nigdzie się nie ruszaj. Przyniosę tylko coś z zamrażarki. Te kostki lodu nadadzą się idealnie. To powinno pomóc. Niby jak. Zaufaj mi. To świetny sposób na oparzenia słoneczne. Wystarczy zwykła foremka do lodu i żel aloesowy. Wypełniamy. I wkładamy do zamrażalnika. Skutecznie łagodzi poparzenia. Okej, skoro tak mówisz... O, jak boli. Czuję się, jakbym cała płonęła. To chyba nie głupi pomysł. Zobaczmy. Och, jak dobrze. Faktycznie pomaga. Mówiłam ci. Od razu lepiej. Tak? Wow, idę z Aleksem na imprezę. Nie mogę się doczekać. Ale potrzebuję ciuchów. Co mam założyć? O! Gdzie moje wszystkie rzeczy? Muszę chyba iść na zakupy. Hej, siostrzyczko! Jestem projektantką mody. Hej, to moje! Przestań! Zniszczysz mi wszystkie ubrania. Chciałam tylko, żeby były ładniejsze. Spójrz! Mnie się podoba. Mam specjalne narzędzie. Zabawka? No świetnie. To nie zabawka, zobacz. Widzisz? Od razu dodaję im blasku. Czytałam, że to popularne w Paryżu. Uff, bycie ikoną stylu to ciężka robota. Jakie ładne. Jesteś taka zdolna. Masz, zasłużyłaś. O, dzięki. Chyba jestem gotowa na randkę. Życz mi powodzenia. Szkoła. Ten hotel jest cudowny. Rozpakujmy się i lećmy na plażę. Nie mogę się doczekać. Daj mi chwilkę. Co?
Lexi już jest gotowa? Ja nie znalazłam nawet swojego bikini. To powietrze zawsze podkręca mi końcówki włosów. Całkiem. Lepiej się pospieszę. Gdzie ten strój? Musi gdzieś tu być. No dalej, chodźmy. Mam problem. Wzięłam tylko dół od bikini. Och, i oto tyle krzyku. Żaden problem. Ja też zapomniałam góry. Wystarczy, że masz sznurowadła. Patrz, sama spróbuj. To faktycznie może zadziałać. Weźcie majtki od bikini, odwróćcie je do góry nogami i następnie przewleczcie sznurowadło przez ich dolną część. Teraz przełóżcie je za plecami. I krzyżując oba końce na szyi, przewleczcie znowu przez otwory w majtkach. Teraz wystarczy zawiązać je z tyłu i gotowe. Całkiem ładne, co? Gotowa? Gotowa. O, jeszcze jedno. Co znowu? Trzymaj. Musimy się jakoś chłodzić. A, no to chodźmy. Szybko! Okej. Nie przejmuj się mną! Co tak pędzisz? Nie mam czasu. Uspokój się! O co chodzi? Skąd ten pośpiech? Mam randkę z Chrisem. Spójrz na niego, jest prześliczny. Skoro tak twierdzisz... Muszę się szykować. Chcę wyglądać bajecznie. Wszystko musi pójść idealnie. Wyluzuj. Będzie dobrze. Okej, chyba jestem gotowa. Przydałby się jakiś naszyjnik. O, ten jest ładny. Pasuje do wszystkiego. Nie mogę go zapiąć. Jest dość ciasny. Luna, pomożesz proszę? Jasne. Daj. Trzymaj. O-o! Nie! Nie! Mój naszyjnik! To jakaś katastrofa! I co ja teraz zrobię? Przepraszam. Może uda mi się go naprawić. Musi być jakiś sposób. Już wiem. Potrzebny mi tylko długopis 3D. Mogę użyć tego popiersia. Wykonam takie małe kółeczka długopisem dookoła całej szyi. I jeszcze raz, tworząc kolejne ogniwa. I już. Wyszedł z tego niezły choker. Jennifer, patrz, co mam! Co niby? O! Sama to zrobiłaś? To dla ciebie! Super, dzięki! Jest świetny! I pasuje idealnie! Leć już! Baw się dobrze! Uff! Ten hotel jest cudowny! Rozpakujmy się i lećmy na plażę. Nie mogę się doczekać. Daj mi chwilkę. Co? Lexi już jest gotowa? Ja nie znalazłam nawet swojego bikini. To powietrze zawsze podkręca mi końcówki włosów. Całkiem. Lepiej się pospieszę. Gdzie ten strój? Musi gdzieś tu być. No dalej, chodźmy. Mam problem. Wzięłam tylko dół od bikini. Och, i oto tyle krzyku. Żaden problem. Ja też zapomniałam góry. Wystarczy, że masz sznurowadła. Patrz, sama spróbuj. To faktycznie...
faktycznie może zadziałać. Weźcie majtki od bikini, odwróćcie je do góry nogami i następnie przewleczcie sznurowadło przez ich dolną część. Teraz przełóżcie je za plecami. I krzyżując oba końce na szyi, przewleczcie znowu przez otwory w majtkach. Teraz wystarczy zawiązać je z tyłu i gotowe! Całkiem ładne, co? Gotowa? Gotowa! O, jeszcze jedno! Co znowu? Trzymaj! Musimy się jakoś chłodzić! A, no to chodźmy! Co to? Ale ekscytujące! Wow! Zaproszenie! Co mam włożyć? Może jakoś inaczej? Niezła zabawa! Luźne, ale urocze! Ten styl wygrywa! Muszę mieć naszyjnik! Na pewno mam coś w szkatułce! Pająk? I tyle? Przynajmniej masz to przytulnie! Hej, Jasmine! Co słychać? Patrz na to! Niezłe, co? Wow! Jest prawdziwy? Co ty? Nienawidzę igieł! Użyłem markera! Narysujesz mi naszyjnik? Jasne! To będzie sztos! Jeszcze jakiś kamień! O, klasa! Nie ruszaj się! Łaskocze! Już! Wow! Wyszło świetnie! Chcesz pójść ze mną? O, kocham imprezy! Co to jest? Od fana, tak? Zaproszenie! Brzmi spoko! Wzywałaś mnie? Pomóc w czymś? Jest impreza. Muszę dobrze wyglądać. Skarbie, ty zawsze dobrze wyglądasz, ale do dzieła. Wiem, co robić. Najpierw kilka pomiarów. Teraz mogę tworzyć. Zaczynajmy! Kręci mi się w głowie i gotowe! Wyglądasz jak dzieło sztuki. A gdzie biżuteria? Nie mogę się tak pokazać. Mam małego asa w rękawie. Elegancja, klasa i piękno. Nie! A może coś złotego? Ups, mój zegarek. Co ty na to? Poważnie? Nie będzie łatwo. Już wiem. Wezmę to. Hej, zapłać. Sorki. Tak lepiej. I jak? Uwielbiam diamenty. Czuję się w nich naturalnie. Proszę, zasłużyłeś. Kocham tę robotę. Pa! Świetna impreza! Ha? Ten utwór wymiata. Skoro jesteś tu... Nic nie rozumiem. Okej, przebieramy się. Położę was tu na chwilę. Uwielbiam tą bluzę. O, hej, Jennifer. Hej, Kate. Zaraz, co to ma być? O nie, ma takie same buty co ja. A byłam jedyna w szkole. Muszę coś z tym zrobić. O tak, już wiem. Trzeba się zakraść. Mam je, teraz je tylko schowam. Na górę, hop! Uważaj, z kim pogrywasz, odgapiaro. Ej, gdzie moje buty? Przecież to były. Jennifer, co z nimi zrobiłaś? Zawsze jest dla mnie taka wredna. I co mam teraz zrobić? Nie mogę ćwiczyć na boso. Hej, chyba wpadłam na fajny pomysł.
Chodź do mnie, baloniku. Dobra, co jeszcze? Wcale nie jesteś lepsza. Pora rozwiązać ten problem. Wystarczy położyć go na ziemię i nadepnąć. Teraz, kiedy idealnie przelega, schowam końcówkę. Dobra, czas na drugiego buta. Gotowe! Wyglądają jak baletki. Okej, mogę iść na WF. Co ona ma na sobie? OMG! Co to za ciżemki? To nie balony czasem? Zaraz się posikam ze śmiechu. Śmiejcie się, mam to gdzieś. Przyszłam na WF, a nie na pokaz mody. Muszę zdążyć na lekcję, ale najpierw jeszcze raz sprawdzę swój strój. Trzeba dobrze wyglądać. Idealnie jak zwykle. Zaraz. O nie! Paski do butów są za ciasne. Jakim cudem tego wcześniej nie zauważyłam? Nie mogę pozwolić, by ktokolwiek to zobaczył. Patrzcie na jej buty! Nie głupio ci pokazywać się tak w szkole? Ja to bym się wstydziła. Przestańcie, proszę! Nie mogę do tego dopuścić. Ale co tu zrobić? Ha, już wiem! Przyda mi się mazak. To zajmie zaledwie chwilkę. Po prostu narysuję linię w poprzek małego palca. Tym samym kolorem co pasek. I to samo na drugiej stronie. Od razu lepiej się prezentuje. Kto by pomyślał, że mazak okaże się taki praktyczny. Dobra, lecę na zajęcia. A co to za ciacho? Jak moja fryzura? Lepiej założę coś ładnego. Pomarańczowy mi leży. Pora zauroczyć tego śmiertelnika. Uhu, rozprostuję trochę nogi. Czyż nie są zjawiskowe? Trochę dziwne uczucie. Ostrożnie. Chyba już sobie poradzę. Tak to jest, gdy jest się syreną. Jennifer, to była nasza najlepsza randka. Naprawdę. Świetnie się z tobą bawiłem. Wyglądasz powalająco. Masz świetny styl, ale jesteś piękna. Pocałuj mnie. O nie, drzwi się otwierają. O matko, uważaj. Jennifer, za co to było? Idzie tu. Uciekaj, Jake. Już. Otwierają się. Moje ciuchy. Co się stało? I co ja robię w krzakach? Zaraz, co ona tam robi? Cześć, tatku, jak się masz? Odpowiednio ubrana. Dobrze, do domu. Mam przeczucie, że coś tu nie gra. Szczególnie z tym zielskiem. Mam chyba bujną wyobraźnię. Ale ekstra. I mega kolorowo. I już jest, super. Nie lubię robić na drutach. Ale przynajmniej spędzam miło czasy z moją wnuczką. Wow, co to jest? Gotowe! Wspaniale! Kochanie, skarbie, zobacz, co dla ciebie mam! O, zrobiłaś mi sweter! Dziękuję! Proszę! Wow, ciężki! Podoba ci się? Dziękuję! Jest śliczny! Nie mogę go założyć do szkoły. Wszyscy mnie wyśmieją. I stracę szacunek. Ale się ubrała. Głupia laska. Nie mogę do tego dopuścić. Babciu? Zasnęła. Kurczę, i co ja mam zrobić z tym swetrem? Zaraz. Chyba już wiem. To będzie genialne. Odpicuję go tak, żeby nadawał się do noszenia. Zsunę tylko nieco ten golf. Okej, może być. Ale zostały mi te rękawy. Wiem, zwiążę je w talii i będą wyglądały jak pasek. Jeszcze uroczy supeł, a to schowam pod materiał, żeby się nie rzucało w oczy. Od oversize'owego swetra do swetrowej sukienki. O, ale słodko sobie śpi.
Nie mogę jej obudzić. Drzemka dobrze jej zrobi. Zawsze o mnie dba. Ciekawe, czy teraz będą się śmiać. Wow, ale cudowna sukienka. Dzięki, babcia mi ją zrobiła. Pora na imprezkę. Siemanko, mam dla ciebie prezent. Ojejku, dziękuję. Nie ma za co, żarełko. Uwielbiam prezenty, zwłaszcza na urodziny. Ciekawe, co to? Wow, co to jest? Ktoś tu nie ma gustu. I co, podoba ci się? To spódnica? Bardzo długa. To spodnie. Moim zdaniem kolor wymiata. O nie, są paskudne. Czekaj, nie martw się, możemy to naprawić. O, okej, spróbujmy. Dobra, pora rozprawić się z tą masakrą. Najpierw zakładamy te szerokie pantalony i bierzemy nożyczki. Odcinamy tą nogawkę. Okej, teraz je ściągamy. I tak spodnie stały się bluzką. Ta nogawka będzie rękawem. I już, teraz to ja rozumiem. Hej, wróciłam. Wow, ekstra. Nie wiedziałem, że można je tak nosić. Faceci. Ale to będzie super wycieczka. Zobaczysz, jak się opalę. Kupiłam nawet bilety na pierwszą klasę. Do zobaczenia. Muszę się skończyć pakować. Wezmę wszystko. Jeszcze kapelusz. Te buty mi się nie przydadzą. Muszę jeszcze wziąć klapki. Powinny tu gdzieś być. O, mysz! Zeżarła moje klapki! Oddawaj to, szczurze! Oddawaj! I wynocha mi stąd! Poszła sobie. Zaraz, mam genialny pomysł. Wezmę stare kalosze i odetnę ten kawałek. Dobra, wyszło idealnie. Teraz robimy kolejne cięcie w tym samym miejscu. I gotowe! Uhu, super! Moje nowe klapeczki. Idealne. I co ty na to, głupi gryzoniu? No to idziemy na plażę. Pora zrobić pranie. Dobrze, że nie ma tego dużo. O, moje ulubione dżinsy. Uwielbiam je. I już koniec. Okej, za chwilę powinny być czyste. Sprawdzę czas na zegarku. Mogę w sumie tu poczekać. Wow, ale się dużo nauczyłam. No, czekam, aż skończy się pranie. O, już! Oddzwonię do ciebie później. Okej. Najpierw spódnica. Co? Co jest? Co się z nią stało? Nie, 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 to się nie dzieje naprawdę. Tylko nie moje ulubione dżinsy. Nic im nie jest. Ale lepiej je przymierzę. No dalej, właśnie! Muszę je dobrze nadciągnąć. Nic z tego. Też się skurczyły. Zniszczyłam swoje ulubione spodnie. Teraz cały dzień będzie do bani. Ta pralka mnie chyba nie lubi. Zaraz, może uda mi się je uratować. Włożę je nieco inaczej. Najpierw wsunę nogawki, a potem podciągnę resztę. Tak, udało się, oszukałam system. Żegnaj, spódniczko, już mi nie będziesz potrzebna.
Tak, moje jeansy jakoś to przeżyły. I wciąż wyglądają znakomicie. To będzie jednak cudowny dzień. To chyba tutaj. To pewnie kurier. Paczka dla pani. Uwielbiam takie prezenty, a ten szedł do mnie aż z Australii. Muszę tylko to otworzyć. No dalej, otwieraj się. Nic z tego. O, no pewnie. Wezmę nożyczki. Ha, i co ty na to? Muszę to dobrze przeciąć. Okej, to otwieramy. O nie, pocięłam sobie płaszcz. Do wyrzucenia. I co ja takiego narobiłam? Może uda mi się go jakoś odratować. Okej, założę go i sprawdzę. Znów będą mi potrzebne nożyczki. Obetnę płaszcz w tym miejscu. Okej, świetnie. Teraz to będzie moja spódnica. Zapnę ją na guziki, żeby się nie zsuwała. Okej, mam bolerko i spódniczkę. Wow, ale fajnie wyglądam. Muszę sobie zrobić zdjęcie. Czuję, że posypią się lajki. Tak, muszę jej to wysłać. Oby jej się spodobało. Tak, powiedziała, że fajne. Tak. Do dzieła. No to dawaj. Zrobimy to raz, a dobrze. Są moje. O, patrz, co narobiłaś. Jeszcze mogą się przydać. O, dobry pomysł. Wow, świetnie wyglądają. Proszę bardzo. Jakie słodkie. Wow, jeansowa sukienka. Nice, twoja kolej mija. Rewelacja. Dalej, pospiesz się. Staram się. Czemu te rurki nie chcą na mnie wejść? Już, czekaj. Boli mnie od samego patrzenia. Już prawie. Jednak nie. Spróbuję pod innym kątem. Co ty robisz? Jeszcze chwila. Widzisz, przecisnęłam stopę. Nie było łatwo. Okej, teraz druga noga. O-o, to nie brzmiało dobrze. O nie. Spokojnie, naprawię to. Tymi nożyczkami. Znajdę tylko odpowiednie miejsce na drugiej nogawce. Tu będzie okej. Teraz wystarczy zrobić nacięcie. I gotowe. Nie do końca o to mi chodziło. Muszę je wyrównać. Robią się coraz krótsze. Okej. Stój! Daj mi je. Miałam wszystko pod kontrolą. Akurat. Położę na stole to, co z nich zostało. Wezmę nożyczki i przetnę nimi w poprzek jedną z nogawek. Teraz mamy szorty. Tu mam cyrkonie. Potnę je na paski. A teraz najlepsze. Podkręcimy wygląd szortów. Przyda nam się pistolet na klej. Wystarczy kropla na brzegu szortów. I można przyklejać cyrkonie. I tak z obiema nogawkami szortów. Użyję pasków różnej długości. I gotowe. Nieźle wygląda, co? Oby jej się spodobały. Okej, przymierz je. Wow! Niesamowite! Dzięki, Betty! Zawsze do usług. Jesteś kochana? Dobrze wyglądam. Jeszcze chwila i jestem gotowa. Betty? Co tu się stało? Aleś nasyfiła. Toż to hańba. Wszędzie ubrania i kosmetyki. Masz tu posprzątać, młoda damo. Nie jest tak źle. Żartujesz sobie? Nawet nie wiem. Dobra, ja posprzątam. O, a co my tu mamy? To mi nasuwa pewien pomysł. Byłoby znacznie schludniej.
Mogę użyć tych starych jeansów. Warto spróbować. Zrobię sobie miejsce. Zobaczmy, co mamy tutaj. Sporo tych jeansów. Przynajmniej się przydadzą. Biorę się do pracy. Tu mamy moje nożyczki. Zacznę od tej pary. Wytnę tylną kieszeń. Musi pozostać w idealnym stanie. Potrzebuję jeszcze kilku. Teraz wezmę kawałek jeansu. Posmaruję bok klejem. I przykleję tę sznurówkę. Z drugiej strony zrobię to samo. Resztę sznurówki zawiążę na kokardkę. Potem klejem posmaruję tyły kieszonek. Nie trzeba dużo. Obrócę ją i przykleję do jeansu. Przycisnę i upewnię się, że się trzyma. Przykleję tak pozostałe kieszonki. Ostatnia. Gotowe. Teraz muszę pomyśleć, gdzie to powiesić. Idealnie. Można tu coś przechować. Słyszałaś mnie? Włóż tu swoje kosmetyki. Da się? Da się. Wow, dzięki, mamo. Jest porządek. Mamo? W sumie lepiej nic nie mówić, ha? No, wyszło całkiem nieźle. O, wykręcę jej numer. Cichusieńko, niczego się nie spodziewa. Ci! Bu! Ach! Ups! Co do? Jak to zrobiłaś? Wow, pokaż to. Mia, miałam je na sobie. Mam świetny pomysł. Dodajmy więcej rysunków. Najpierw zrobię szkic z zwykłym długopisem. Całkiem, całkiem. Teraz obrysuję go pisakiem. Teraz dodam kolor. Najważniejsze to nie wyjść za linię. Będą super wyglądać? Puszczę wodze wyobraźni. Dodam coś na dole nogawki. Narysuję pieska. Najpierw szkic. Teraz kolor. Będą jedyne w swoim rodzaju. Wow! Zrobię coś z kieszenią. Powinni mi za to płacić. Chyba wystarczy. Nie wierzę. Co ty na to? Wow! Nie wiem, co powiedzieć. Ale masz talent! Od dziś to moje ulubione spodnie. Mega fajne. Dzięki, Mia. O, zaczekaj. Proszę. Poważnie? Dobra, ale ty stawiasz pizzę. Jasne, że idę na imprezę. Hej, misiaczki! Mam nadzieję, że będą fajni chłopcy. Betty, pobawmy się! Nie przeszkadzaj, rozmawiam. Nie wierzę, idzie? O, kocham was, misie! Ciekawe, o czym Betty rozmawia. Muszę być przebiegła. O, ciekawe. Spadaj. O, nudna jesteś. Muszę coś wymyślić. Mogę udawać projektantkę mody. Betty ma nudne ubrania. Naprawię to. Małe nacięcie tutaj. O tak, od razu lepiej. Jest taki... Ej, to moje! Co to było? Stój! Co? Co za bachor? Oddawaj to. Zniszczyłaś ją. Ale dobrze się bawiłam. Chwila. Może nie muszę jej wyrzucać? Wciąż mogę ją nosić. Najpierw złożę ją na pół. Potem zrobię pośrodku nacięcie. Musi być równo. Teraz odetnę rękawy i boki. Zrobię więcej nacięć. Zatrzymam się tuż przy kołnierzyku. Po rozłożeniu mamy frędzle. Okej, rozłożę je. Wezmę dwa frędzle i je zwiążę. Z pozostałymi zrobię to samo, jakbym plotła warkocze. Dodam supełki. O tak. To ma przypominać siatkę. Wow, o to mi chodziło. Ale tak tego nie włożę.
znacznie lepiej. Wow! Jest urocza. I tak jesteś nudna. Gotowa na imprezę. Ha, może zrobię też coś z torebką. Mia, nie! Już za chwilę pierwsza randka. Oby się nie spóźnił. Czyżby mnie wystawił? Gdzie jesteś? Och, czemu ciągle mnie to spotyka? Pyszny szejk. Czy to Mia? Mia, hej, co tam? Dobrze cię widzieć. Dawno cię nie widziałam. Ach, ups. Moja spódnica. Przyszłam na randkę. Naprawdę? Spokojnie, wiem co robić. Zawsze mam ją przy sobie. W razie W. Top jest okej. Gorzej ze spódnicą, nie widzisz? Po prostu ją włóż. Tak jest. Dajesz, dajesz. I po co ja to robię? Nie widzę tego. Czekaj, pomogę. Poprawmy ramionczka. Co chcesz zrobić? Teraz ściągniemy ją w dół. I przerobimy na spódnicę. Zdejmij tę poplamioną. Nówka sztuka. Ups. Wow, jesteś najlepsza. Och, zaraz to będzie. Powodzenia. Dzięki. O, mój napój. Dzięki. Naleję pani. O, ktoś dzwoni. Chwileczkę. Nie! Znowu? Przepraszam, nie zdara ze mnie. Zaraz, mam pomysł. Użyjemy tej apaszki. Warto spróbować. Owinę się nią i przytrzymam końce. Wezmę pierścionek i przewlekę przez niego apaszkę. Wsunę pierścionek najdalej jak się da. Apaszka ciaśniej mnie opina. Teraz zawiążę końce apaszki na szyi. Właśnie tak. Wygląda pani nieziemsko. Naprawdę świetnie. Co za ulga. Proszę sobie usiąść. Spróbujmy jeszcze raz. Przepraszam. Trochę się boję. Uff. Przyszedłeś. Przepraszam, to dla ciebie. Ups. Nie chciałem. O nie. Nie. Nie będzie drugiej randki, co? Betty. Nie mam już więcej bluzek. Mam dość. Chcę być sama. Co za okropna pogoda. Dzień dobry. Oto nasze dzisiejsze menu. Dzięki. O, ja cię. Siedzi tutaj, zupełnie sam. Patrzy. Pomacham do niego zalotnie. Ej, no co jest? Co ze mną nie tak? Chyba podryw jej się nie udał. O, jaka piękna. Czerwone włosy są super. Ekstra laska. Co? Gustuje w takich dziewczynach? Przyznam, że to wyjątkowo udany tort. O, muszę przyjąć zamówienie. Idę tam. Dzień dobry. Czym mogę służyć? O, ma pani czerwony fartuch. To mój ulubiony kolor. O, bardzo fajnie. Złoży pan zamówienie? Jasne. Poproszę to. Zaraz, powiedział, że lubi czerwień? Nie mam nic czerwonego. Ani ciuchów, ani włosów. Niesprawiedliwe. Skąd miałam wiedzieć? Zwrócił na nią uwagę, bo ona ma czerwony fartuch. Zdenerwowała się, bo klient ze mną flirtował. Nieważne. Oto pani zamówienie. Życzę smacznego. Nie do wiary, to niesprawiedliwe. Jestem taka zła. Oto pana zamówienie. Proszę. Tak, wygląda wspaniale. Moje ulubione warzywa. Smacznego. Co on tam robi? Je czerwone potrawy? O nie, kolejna dziewczyna ubrana na czerwono. Ona też mu się podoba. To przez czerwone ciuchy. Chwileczkę. A może ja? Gdyby tylko... O rety, chyba wiem co zrobić. Zobaczmy, czy mam tu cokolwiek czerwonego? No tak, mój czerwony parasol. Po prostu go otworzę i przerobię go na spódnicę. Świetny fason i ten żywy kolor. No, przygląda mi się. Cześć, jak się masz? O rety, muszę dać tej dziewczynie kwiatek. Ta róża mi cię przypomina, bo jesteś śliczna. O, dziękuję bardzo. Masz ochotę ze mną wyjść? He? Co to tak?
takiego jest? Szkielet parasola? Nawet nie wiem, co mam z tym zrobić. O kurczę, jestem taka śpiąca. Pora spać. W końcu porządnie odpocznę. To mój telefon? Gdzie on jest? Ach, tutaj. Kto dzwoni? Halo? Hej, jestem na imprezie. Jest super. Przejdź tu jak najszybciej. Brakuje nam ciebie. Jestem zmęczona. Zaraz. Rety, jaka dziś data? Zapomniałam? Nie! Dziś jest ta wielka impreza. Zapomniałam. Jak się ubrać? O, to całkiem niezłe. Okej, rzucę jeszcze okiem w lusterko. Hej, pani, już jestem. Cześć, sorka za spóźnienie. A, dziewczyno, jak ty się ubrałaś? Tak się ubrała na imprezę? Bardzo śmiały wybór. Fujka. Nie, nie chcę mieć jej w kadrze. Bardzo mi przykro, ale kiepsko wyglądasz. Zbyt niewinnie. Lepiej się przebierz. Nie do wiary, jak mogłam popełnić taki błąd? Muszę jakoś uratować sytuację. Nie, kokardki nie pomogą. Są zbyt niewinne. Koniec z łóżkami. Zaraz. Mam te dwie spinki. Tak, to na pewno mi pomoże. Rozplotę warkocze. No proszę, rozpuszczone włosy. Zaczynam. Świetnie, spinka gotowa? Do dzieła. Podniosę włosy i przyczepię spinkę. Zawinę włosy i znów zepnę. O proszę, teraz je nieco rozciągnę. Zamocuję wszystko wsuwkami do włosów. Teraz fryzura będzie się trzymać. Super. A teraz oczywiście druga strona. Gotowe. Niepotrzebna mi opaska z uszkami. Hej, Penny, już jestem. O kurczę, jaką masz piękną fryzurę. Wspaniała. Niesamowite, że tak szybko to zrobiłaś. O, spójrz na nią. Ma znacznie ładniejszą fryzurę. Teraz to koniecznie muszę jej zrobić zdjęcie. Tak, cykaj, wyglądamy świetnie. Doremi, la la la. No, na co czekasz? Ach tak, już, już. Tylko nie przesadź z tym makijażem. Jestem naturalnie piękna. To widać. Może trochę szminki na usta? Chwileczkę, ktoś dzwoni. Żartujesz sobie? Halo? Czy ja dobrze słyszę? Że co zrobił? Zaraz tam będę. Wychodź, zaczynamy. Ach, jasne. No nie, nie mogę się tak pokazać publiczności. I co ja teraz zrobię? Och, hej, gdzie ta wizażystka? To jakaś totalna klapa. No dobra, to chyba nie jest aż takie trudne. Nawet nieźle mi idzie. Nie no, kogo ja chcę oszukać? Wyglądam jak klaun. Spróbujmy nieco inaczej. Oby tym razem się udało. Opłacało się ćwiczyć tę jogę? Tak, tak. Zaraz ją przeprowadzę. To nie tak, jak myślisz? Co do? Jednak będzie małe opóźnienie. Próbowałam się sama umalować. Dobra, tylko bez paniki. Muszę szybko coś wymyślić. Super, jeszcze marynarka mi się pruje. Zaraz, chyba mam pewien pomysł. Warto spróbować. Co ty robisz? Nałożę szminkę na kawałek sznurka. Musi tylko być dobrze nią pokryty. Teraz mogę narysować kontury ust. I jeszcze dolna warga. Pora na wypełnienie. No i gotowe. Wow, wspaniale. Wyglądam jak na tym plakacie. Brawo. Co to znaczy, że zaczęliście bez niej? Mindy zaraz tam będzie! Dalej, ruchy! No już! No to do dzieła! Uff, ale gorąco! Wow, nie tak szybko! Proszę mi się tu pokazać! Ciekawe obuwie, ale nie wchodzisz! Żartujesz? Widzisz znak? Żadnego obuwia! O, rozumiem! Wow, wszystkie takie same. Co zrobić, żeby się nie pomieszały? Ktoś pewnie weźmie moje przez przypadek. Tylko nie to. Musi być jakiś sposób. Pap, pap, ale fajnie.
O, to może się przydać. Pożyczam. Oj, sorki. Trzymaj. O, kola! Dzięki! Nie ma za co. Tego potrzebowałam. Teraz nadam moim butom unikalny wygląd. Zacznę od wycięcia tych bąbelków z zabawki. Przy okazji będzie kolorowo. Przykleję je w miejscach, gdzie są dziurki na butach. Dopasuję różne kolory, by wyglądały jeszcze ciekawiej. Prawie gotowe. Personalizowane kroksy. Teraz już nikt nie pomyli mojej pary z inną. Wyróżniają się na tle nudnej reszty. Mogę teraz wejść? Miłej zabawy. Nareszcie można się zrelaksować. Powinnam już wracać. Zabiorę tylko moje buty. Gdzie one są? Ktoś je wziął? Pap, pap, pap. Ale fajne te buty. Tylko trochę cuchną. O, hej! Pap, pap. O, jak uroczo. Komu łatwiej? Bogaczom czy biedakom? Zależy od pomysłowości. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. O tak, całkiem ładne. Na pewno nie chcesz trochę ogórka? Próbuję zrobić idealne selfie. Och, nie dam rady. Mindy, ty mi je zrób. Jasne, czekaj. Od tego ogórka chce mi się pić. Okej, ustaw się ładnie. Tak dobrze? Sama zobacz. Jestem pewna, że wyszłam świetnie. Co jest? Moje włosy są takie oklepnięte. Użyj lakówki, tam leży. Dobry pomysł. Zaraz będę mieć idealną fryzurę. Aha. Już nie mogę się doczekać loków. Z nią jest zawsze coś. Co to ma być? O, to nie wróży zbyt dobrze. Muszę do łazienki. Czego ona się spodziewała? Zresztą nieważne, oby moje loki wyszły idealnie. Uff, od razu lepiej. Tylko ten zapach. Bleh. Muszę stąd szybko wyjść. O, ale fajne. Hej, mam pewien pomysł. To niesprawiedliwe. Ja też zrobię sobie loki. Nic z mojego idealnego selfie. Zrób tak jak ja. Czy to są rolki po papierze? Ohyda. Ale może banknot się nada? Zwinę go w rulon. Dość ciasno. A następnie owinę włosy wokół niego. Rolki po papierze toaletowym? No błagam. No już nie przesadzaj. I ostatni. A teraz czekamy. I co powiesz, Mindy? Będziemy wspaniale wyglądać. Raz, dwa, trzy. Wow! Udało się. Zróbmy sobie fotkę. Świetny pomysł. O, prześlicznie. Wow, zobacz ile polubień. Wszyscy nas uwielbiają. Serio? Pokaż. Spójrz tylko. Lepiej się przyzwyczaj. O, ale pycha. Mogłabym ją jeść codziennie. O, lody. No pewnie. Wow, ile tu śmieciowego jedzenia. Co ty wyprawiasz? Przecież to sam cukier. Jeśli dalej tak będziesz jeść, możesz się pożegnać z piękną figurą. Masz rację. Ciekawe, jakby to było. Tak! W końcu mogę żreć, co chcę! O, kiepski scenariusz. Muszę zacząć ćwiczyć. Koniec z dresami. Powinnam mieć tu coś sportowego. Niech to. Znalazłam tylko to. A co z nimi jest nie tak? Sama zobacz. Są za krótkie. Jestem pewna, że można je jakoś podrasować. Patrz na moje. Dobry pomysł. Rozłożę je w ten sposób i wezmę nożyczki. Zaraz zrobię z nich szorty. Powoli i dokładnie.
Nie chcę, żeby było krzywo. I już! Dwie nogawki skrócone. Super! Pasują idealnie. Wow! Świetnie w nich wyglądasz. Fajnie ci to wyszło. Dobra robota. Dzięki! Chodźmy pobiegać. Sznurówki zawiązane? Za długo ją żułam. Położę ją tu na chwilę. O, ktoś do mnie napisał. Ojejku, co to był za trening? Nie! Dlaczego mnie nie posłuchałaś? O co ci chodzi? Co jest? Dobrze się czujesz? Czy to guma? Usiadłam na gumie! Dlaczego ty je wszędzie musisz zostawiać? Ciekawe, jak mam to teraz wyczyścić. Wiesz co? To twoja wina. No dobra, ale nie wiem, co z tym zrobić. Nieważne, byle dzisiaj. Ugh, nie wierzę, że znów to zrobiłaś. Musi być jakiś sposób. Zaraz. Mam przecież nożyczki. Nic z tego! Nie chcę dziury w spodniach! Zaufaj mi! Wiem, że się boisz, ale znam pewien sposób, zobaczysz. Odetnę tylko ten kawałek i gotowe! Pozbyłam się materiału z przyklejoną gumą. Wyszło lepiej, niż się spodziewałam. Proszę, przymierz. Okej. Ale co mam z tym zrobić? Spokojnie, odwróć się. Widzisz? Wystarczy je tu włożyć. Nawet ładnie. A, szkoda tylko, że nie mam spodni. Trzymaj, pożyczę ci swoje. Wyglądasz bosko. Uff, kryzys zażegnany. Dobrze, proszę wchodzić. O, wygląda na to, że trzeba będzie poczekać. Mam tylko nadzieję, że nie za długo. O, szybko ta kolejka idzie. Wow, pięknie! Zapraszam! Nie, nic z tego! Że co? Ech, nieważne! I tak nie chciałam tam wchodzić. Ludzie muszą się nauczyć ubierać adekwatnie do okazji. Przyganiał kocioł garnkowi! Co to za nudny garnitur? Chwila, może w tym mnie wpuści. Powiedziałem nie! Muszę coś szybko wymyślić. Rozpuszczone włosy i bez okularów. Idziemy. Znowu ty? Nie! 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 Nie wiem już, w jakim języku mam do niej mówić. To nie fair! Ale on jest wredny. Może użyję nożyczek? Sprawdzą się? Na bank się sprawdzą! Wybacz, skarbie, ale musimy cię okaleczyć. Dobra, spód odcięty. Teraz tylko wystarczy to założyć jak zwykłą koszulkę. Brakuje jakiegoś pazura. Kolczyk sprawdzi się idealnie. Super! Teraz na bank mnie wpuści. Wow! No dobrze, możesz wejść. Tak! Wiedziałam, że się uda. Zrobię sobie przerwę przy szafce. Och, ale ciacho! Papa, do później, złotko. Ojej, idzie tu! Hej! Nawet mnie nie zauważył. To nie fair. Czy ona tam płacze? Oj, muszę ją jakoś pocieszyć. Wiem, że podkochuję się w Jaredzie. Dobra, pójdę z nią pogadać. Hej, płaczesz przez Jareda? Słuchaj, mogę ci pomóc zwrócić jego uwagę. Weź moją bransoletkę i zrób, co ci powiem. Okej, dobra. Mam nadzieję, że twój plan zadziała. Dobrze, najpierw muszę zdjąć sweterek. I założyć go tyłem naprzód. Gotowe. Teraz bransoletka. Tu nie będzie już tak łatwo.
Muszę złapać te dwa końce i przepleść je przez obręcz. Teraz trzeba pociągnąć. Na koniec zapinamy na guziczek i chowamy wszystko pod spód. Idealnie! Jeszcze ściągnę okulary i rozpuszczę włosy. Okej, teraz na pewno mu się spodobam. Wow! A to kto? Ale laska! Hej, kupiłem ci misia, bo wiem, że je lubisz. Co tu się dzieje? Skąd oni się tu wszyscy wzięli? No, sensownie mówisz. Wow, zmęczona jestem. Zaraz, co to ma być? Nic z tego. Takiej imprezy na bank nie przegapię. Ale nie mogę tak iść. Okej, uspokój się i zastanów. Makijaż mogę robić obiema rękami naraz. W ten sposób zaoszczędzę trochę czasu. Ała, zawsze to samo z tymi głupimi kolczykami. Niech to, złamałam szczotkę. Teraz czerwone szpilki. Tak, to był dobry wybór. Ale w co ja mam się ubrać? Za eleganckie. Za nudne. O! To będzie w sam raz. Tak, w tej sukience zrobię furorę. Hej, gotowa? O nie! Masz na sobie tę samą sukienkę? Kurczę, i co teraz? Nie możemy tak iść. Wiem! Czekaj tu, mam świetny pomysł. Wiem, jak podrasować swoją kieckę. Przełożę tylko ramionczko w ten sposób. I użyję moich niezawodnych nożyczek do zrobienia takich nacięć. Super! Wow! Wygląda teraz zupełnie inaczej. Świetnie wyglądasz. Witamy w naszym butiku. W czym mogę pomóc? Och, ta sukienka będzie na panience wyglądać cudownie. Dobra, wezmę ją. Potrzebuję jeszcze czegoś krótkiego. Tą też. Co jeszcze? Wie pani co? Nie będę tracić czasu. Biorę wszystko. Proszę mi to zapakować. Ciekawe, co jeszcze tu mają. O, torebeczki. Wezmę tą i tą. I jeszcze tą. Świetnie, już wszystko zapakowane. To dziękuję Idowi. W sumie to... Podobają mi się pani ciuchy. Je też wezmę. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. A gdzie moje ciuchy? O tak, mam dolara. Można zaszaleć. O, a co tam jest? Cały kosz ubrań. Ciekawe, jakie perełki tu znajdę. Kocham zakupy najbardziej na świecie. Oj, przepraszam, już to sprzątam. O, ale fajna koszulka. O, albo ta. Uwielbiam czerwony kolor. Tylko którą wybrać? Mam tylko dolara, więc wystarczy na jedną. Dobra, czerwona, ale się obkupiłam. Kocham pokazywać się w nowych ciuchach. Hej, Ani! Fajną mam koszulkę? Wygląda, jakby kosztowała dolara. Zaraz, nie wierzę, ona serio kosztowała dolara. Padam. Z czego się śmiejesz? O nie, zostawiłam metkę. Muszę ją obciąć, zanim ktoś zauważy. Do widzenia. Teraz nikt nie będzie wiedział, ile za nią dałam. Żartujesz, prawda? Nie wierzę, że to zrobiłaś. Wciąż się ze mnie śmiejesz? Bo wycięłaś sobie wielką dziurę w bluzce. Niech to... Teraz muszę ją zakryć. Chyba się tak szybko nie pożegnamy, swetrze. Chwileczkę. Cześć, idziemy na imprezę. Wchodź. Hej. Miłej zabawy. Ja też mogę?
Nie tak szybko. Tutaj każdy musi zabłysnąć, a ty nie spełniasz tego warunku. Ale mój styl jest w porządku. No to sobie nie wejdę. Wow, a to co? Chyba mam pomysł. Użyję dywersji. Chcę błyskotek? To będzie je miała. Uuu, a co my tu mamy? Po cichu, bezszelestnie. Hej, a ty co sobie myślisz? Zjeżdżaj stąd. Co za tupet? Przynajmniej mam nowy pierścionek. Wszystko na nic. Psst, hej, tutaj. A ty to kto? Tego szukasz? Wow, jaki wybór. Wezmę te. To cię będzie kosztować. Dzięki, nieznajomy. Jakby co, nigdy mnie tu nie było. Teraz mogę się przygotować. Przypnę te klejnoty do włosów. Łatwizna. Ile błysku. Wystarczy użyć tego gadżetu, by wpleść klejnoty między włosy. Wow. Uhu! Uwielbiam ten numer. Wow, co to za blask. Podoba ci się? Jeszcze jak. Możesz wejść. Dzięki. Cóż za ciekawy styl. Mówił, że tutaj będzie. Gdzie on jest? O, cześć. Kochanie, już biegnę. Wow. Lecę. Nie. Właśnie tak chciałam zrobić. Nie ściemniam. Ten piasek jest ohydny. Fuj. Może wcale tego nie widział. To wyglądało boleśnie, ale też śmiesznie. Dość. Idę do domu. Ale zaczekaj. Zostawiłaś klapek. Popsuł się. Może będę mógł go naprawić. Przepuszczam uchwyt przez dziurę. Następnie biorę kapselek od puszki po napoju. I nakładam go od spodu na uchwyt. Jak nowy. Nie wierzę, że się ze mnie śmiał. Co za burak. Świetnie, jeszcze popsuł mi się klapek. Co za parszywy dzień. Tu jesteś. Mam coś dla ciebie. Spójrz, naprawiłem. Pozwól, że ci go założę. Jakie to romantyczne. Jak w bajce. Wyglądasz pięknie, nawet z piaskiem we włosach. Jesteś taki szarmancki. Hej, czy to rekin? Prawie gotowe. No, mama mówi, że muszę dbać o włoski. Ale okropny pryszcz. Nie, lepiej go nie wyciskać. Może chociaż troszkę? Chydne. Ale satysfakcjonujące. Lepiej zetrę te breje. Jak kremik. Zrobione. Pora iść spać. Ach, jak mięciutko. Ale się wyspałam. Nic nie widzę. Gdzie moje okulary? Teraz lepiej. Nie, wcale nie. Jestem cała w pryszczach. Co się stało, kochanie? Znaczy, witaj, skarbie. Wyglądam okropnie. Zaraz coś zaradzimy. Zrobimy delikatny makijaż. Nie przejmuj się. Zazwyczaj wystarczy odrobina korektora. Myślisz, że to pomoże? Nie. O nie! Szukaj dalej. O, a może to? A co to jest? Plastry na wypryski. Są bardzo użyteczne. Zaraz ci pokażę. Dobrze, że mamy ich sporo. Przydadzą się wszystkie. To wszystko? Spokojnie, to jeszcze nie koniec. Dobrze, możemy je teraz zdjąć. Pryszcze zniknęły. Koniec z wypryskami. Zobacz. Wow, co to za czary? Niesamowite. Dzięki, mamo. Nie ma za co, skarbie. Jesteś kochana. Nie ma to jak wylegiwać się na plaży. Złapać trochę słońca i opalenizny. Czy tam coś jest? Dobra, to nie jest zabawne. Co tam się chowa?
To jakiś skarb? O, odkryłam dowód na istnienie wielkiej stopy. Wow, jaka piękna płetwa. Nie ruszaj się, dobrze? Muszę złapać odpowiedni kąt. Ups, fioletowy. Ale za mnie fajt łapa. Prawie go mam. No i jest. Niezły zasięg ramion. Nie, to jakieś żarty. Nic mi nie wychodzi. Madison, gdzie poszłaś? Gram tu sobie w bierki. Poczekam tu. A co z moim akwarium? Weźcie puste akwarium, nałóżcie trochę gorącego kleju na spód szklanki i przyklejcie do dna. W środku niech wylądują szklane kulki. Możecie też dodać muszle i kamienie. A teraz wlejcie do środka wodę. Jeszcze trochę. Patrz na to! Co to ma być? Nie rozumiesz? Ach tak, to na moje pisaki! Teraz już nie będą mi spadać! Portret syreny się robi! Do dzieła! Ale gorąco! Muszę się ochłodzić! O, picie! To powinno pomóc! Wezmę tylko mały łyczek, nie dowie się! Ale dobre. Zostało tak mało. Szkoda byłoby zmarnować. Orzeźwiające. Odłożę to lepiej na miejsce. Zbrodnia idealna. Czas na kąpiel w morzu. Plaża, plaża. Uwielbiam plażowanie. Ale pyszna drzemka. Muszę się napić. Pusta? Gdzie moja kola? To na pewno jej sprawka. Gdzie ona jest? Mogłam wziąć swoją gumową kaczuchę. Już ja jej pokażę. Muszę wykopać dziurę. Gdybym tylko miała łopatkę i wiaderko, szłoby o wiele łatwiej. Ciekawe, czy odkopię jakiś skarb. Woda jest świetna, ale już wystarczy. Widziałaś, jak się... Zaraz, gdzie ona się podziała? Może poszło po coś do picia? Mam cię! Proszę, nie rób mi krzywdy, pieskowy potworze, błagam, nie znoszę plaży! Cześć! O, jak ona dziś ładnie wygląda! A ja... cóż, nie tak ładnie. Szkoda. O, ona ma zbyt niską samoocenę. Hej, wiem co zrobić, żeby jej poprawić humor. Pomoże mi w tym ta para nożyczek. Co ty z tym robisz? Zaczynam się ciebie bać. Nie! Tak, nie ruszaj się. Zrobię parę cięć. Tu rozetnę wzdłuż szwu. Tak, jestem genialna. Teraz zabiorę ci rękawy. Wow, to spora poprawa, ale jeszcze nie skończyliśmy. O, okulary. Po prostu je zdejmę. Nie muszę nic widzieć. Rozciągnę nieco tę dziurę. Już! Okej, przyniosłam sok zgodnie z obietnicą. A ja mam kubki, ale to nie koniec, o nie. Przyniosłam też czekoladową rozkosz. O rety, jak ja to uwielbiam. Ja też, od razu to otworzę. Co za pyszna czekolada. Posmaruję kromkę chleba. Proszę bardzo, to dla ciebie. Super, wielkie dzięki, przyda mi się serwetka. Jakie to pyszne. Dzięki. Nie ma za co. Po to się ma, przyjaciół. Teraz moja kolej. O nie. Spadło mi na koszulkę. O nie. Zaraz, weź serwetkę. To pomoże. Dziękuję. Oby dało się zetrzeć. Nie, jeszcze bardziej rozmazałam. O rety, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby pomóc. Wiem, wstążki we włosach. To rozwiązanie. Co mam z nimi zrobić? Zaufaj mi, zdejmij koszulkę, a teraz odwróć. W porządku, pora na wstążkę. Przewlokę ją przez ramionczka. Jesteś gotowa? Przełóż to przez głowę. Świetnie, ale to nie koniec. Złapię za wstążkę. Przeciągnę ją przez koszulkę. Z drugiej strony to samo. A, już łapię, wiem co zrobić. Zwiążę za plecami. Cześć dziewczyny, przyszliśmy na piknik. Uratowałam cię w ostatniej chwili.
O kurczę, świetnie się dziś ubrałaś. O, dzięki, smacznego, mamy mnóstwo jedzenia. Niech spojrzę. Wow, jaka fajna stylizacja. Cudo. O nie, jest okropnie droga. Upewnię się. Tak, mam puste kieszenie. A może tutaj? A niech to, $1. Cóż, jakoś sobie poradzę. Nie, nie. W życiu to się na pewno nie przyda. O, znalazłam. Czego właśnie potrzebuję? O kurczę, skąd się wzięła ta dziura? To chyba jakiś żart. Zaraz, już wiem co zrobię. W porządku, mam dziurawe spodnie i nożyczki. Pora je pociąć. Zacznę tutaj. Będę ostrożna, żeby nie było krzywo. Super, teraz skręcam w tę stronę. Tu jest dziura. Wytnę fragment wokół niej. Proszę, zamieniłam dziurawe portki w śliczną bluzę. Genialne. Wiecie co? Zrobię sobie zdjęcie. Nie ma tu nic ładnego. O, mój Boże, znalazłam. Idealna spódnica, jest piękna. Muszę ją mieć. Nie, zasługuję na nią. Marzyłam o takim materiale. Idziesz ze mną. Zaraz, utknęła. Nie, ta kiecka jest moja. Mogę tak cały dzień. Ach tak, a ja mam siłę na cały tydzień. Zobaczyłam ją pierwsza, jest moja. Nieprawda, moja, oddawaj. Doskonałe zwycięstwo. Jest, wygrałam, przecież mówiłam. To nie koniec, jeszcze cię dopadnę. Będę tu na ciebie czekać. Zachwyćmy się zdobyczą z bitwy. Zwijam się. Będzie świetnie na mnie leżeć. O nie, za duża. Ha, wygrałaś niepasującą kieckę, żal. Jak to? Musi pasować. Za chwilkę ją zwężę, tylko jak? Czekaj, chyba już wiem jak. Mogę użyć do tego wsówki. Najpierw zbiorę materiał i dopasuję do pasa. A teraz włożę wsówkę. Świetnie, przekręcamy i nic nie widać. Lepiej przejrzeć się w lustrze. Tak jest, wygląda idealnie. A przed chwilą była za duża. Jest idealna, uwielbiam ją. Ble, jest idealna, uwielbiam ją, ble. Szkoda, że wygrałam, prawda? Bywaj i udanego życia. Jeszcze się zemszczę. Nareszcie relaks. Zasługuję na odpoczynek. Okej, przebiorę się w strój. O nie, co on taki brudny? Kurczę, zapomniałam, że schowałam tam batonika. Nie mogę go teraz założyć. I co by tu zrobić? Zaraz, wiem jak to naprawić. Będę potrzebować tej tkaniny z kapelusza. Okej, przede mną sporo pracy. Super. Najpierw przewiążę ją w talii. Okej, prawie jak spódnica. Ale to jeszcze nie koniec. Przeciągnę ją między nogami. I przełożę za supełkiem. Teraz zroluję górę w ten sposób. I zawiążę ją z tyłu na plecach. Dobra, trzyma się. Tada, zrobiłam sobie kostium kąpielowy. I mogę się opalać. Trzeba pamiętać o nawodnieniu. Wow, ale wypasiony kostium. Nie gap się na nią. Idziemy. Wiem o tym. Dziękuję. Oto lista rzeczy do zrobienia na dziś. Wszystko ma być załatwione do mojego powrotu. Bla, bla, bla. Miłego dnia, słońce. No już dobrze. Uch, nie musisz mnie całować. Jej, nie wierzę, że znów idę do szkoły. Wreszcie sobie poszła. Długa ta lista. Ups, a co to? Karta kredytowa mamy. Może ten dzień nie będzie wcale taki zły? Zasłużyłam na nieco przyjemności. A skoro mama stawia? Zaraz się tobą zajmie, moja droga. Będziesz się czuła 20 lat młodsza. Gdybyś tylko wiedziała. Przytniemy lekko końcówki. Spodoba ci się, zobaczysz.
koła skoczę. Zrobione, sama zobacz. Wow, ekstra! Jesteś prawdziwą artystką. Dzięki. Potrzebuję też nowych ciuchów. O tak, te są super. Wow! Pora założyć coś fajnego. Ach, to zawsze tak boli. Dobra, już. Co myślisz? Wow, wspaniale. Teraz zrób mi tutaj. Uroczo. No, hej mamuś, jak szkoła? Zauważyłaś jakąś różnicę? Coś ty zrobiła. To nowa ja. W sensie, nowa ty. Okropność. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nieźle, co? Słabo mi. Za żółte. Już lepiej? Chociaż w sumie nie. Codziennie to samo. Już wiem. To twój ulubiony kolor. Nie! Czy tak trudno jest znaleźć ładną parę butów? Musi to być coś, co mi się spodoba. Sama nuda. O! Te się nadadzą. Tamte? Na samej górze? No, przynieś. Chyba nie dosięgnę. Momencik. Przepraszam. Uważaj! Już je niosę. Wow! Doskonały wybór. Wyglądają wspaniale. Uwielbiam je. Pa! Wow! Jeszcze tylko buty i mogę wychodzić. Tu są. To moja jedyna para, ale za to jaka wygodna. Ups! Nie! Au! Co się stało? Urwało się! Tylko tego brakowało. I co ja teraz założę? Te buciory chyba nie będą pasować. Babcia chyba śpi. A ma całkiem ładne baletki. Pożyczę je sobie. Tylko po cichu, żeby jej nie obudzić. Mam. Nikt nie widział. Zaraz je przymierzę. Są za duże. Muszę coś wymyślić. Ha! Już wiem. Użyję tasiemki. Za duże buty? Mamy dla was rozwiązanie. Nałóżcie niewielką ilość gorącego kleju wewnątrz buta. Weźcie tasiemkę, która będzie do nich pasować i przymocujcie jej koniec do kleju. Wyglądają ciekawiej, a co więcej pasują. Wow, moje nowe ulubione buty. Znaczy się babci buty. Ale o tym nikt nie musi wiedzieć. Ostrożnie, jeszcze parę stopni. Lepiej trzymaj się mocno, bo spadniesz. Hej, wypraszam sobie. Jaki ładny dzień. Słońce grzeje, humor dopisuje, fryzura na miejscu i w końcu relaks na basenie. Mam nadzieję, że moje włosy zrobią furorę. He? Nie na mojej zmianie. Proszę założyć czepek. Trzymaj. Ale moje włosy wyglądają tak ładnie, a ten czepek jest okropny. Ale ciasny. Przestań wymyślać i wkładaj go na głowę. Prawie? Prawie? Zdecydowanie za mało mi tu płacą. Dobra, pomogę ci. Patrz i się ucz. Nabieramy trochę wody. Tyle wystarczy. Teraz przenosimy nad te twoje piękne włosy. I spuszczamy. Ale zimna. Czemu to? Zaraz. Czepek założony? To działa! Niezły trik, dzięki! Taką mam pracę! Uwaga, bomba! Dla niektórych najważniejsze są dodatki. Ciuchy muszą wzbudzać zachwyt. Hejka! Gdzie twoje bibeloty? Masz na nie alergię? Trochę tu niezręcznie. Nie mam żadnych dodatków. Widać na pierwszy rzut oka. Nie łam się, pomożemy ci.
Później podziękujesz. Gumki? Mam już jedną. To do bluzki, Gamoniu. A, rozumiem. Chcecie lepiej wyglądać? Podwincie bluzkę i zbierzcie w ten sposób. Jak zwiążecie ją z obu stron, ściągnijcie w dół i podwincie. Ładnie, co? I teraz błyszczysz. Jeszcze tak nie wyglądałyśmy. Ktoś tu chyba wyznacza trendy. Selfie. Trzeba uwiecznić ten błysk. Uśmiech. I czekamy na lajki. Proszę o ciszę. Macie godzinę na ten sprawdzian. Żadnych rozmów ani ściągania. Możecie zaczynać. Będzie dobrze. Tylko gdzie mój długopis? No nie, piórnik nie chce się otworzyć. No dalej! Niedobrze! Może Jennifer mi pomoże? Psst! Czego? Masz pożyczyć długopis? Proszę! Nie, mam tylko jeden. Wow, dobrze już. Mindy, co ja powiedziałam? Przepraszam, już jestem cicho. I co ja teraz zrobię? Byłam młoda i ambitna, ale potem dostałam pałę ze sprawdzianu i skończyłam tutaj. Ach, kolejny dzień, kolejne zakupy. Oj, co za biedaczysko. Ma pani jakieś drobne? Jasne. Niech zobaczę. Masz, kup sobie coś. Wielkie dzięki, jaka pani szczodra. Są jeszcze na świecie dobrzy ludzie. O nie, nie pozwolę na to. Nie mogę oblać tego sprawdzianu. Zaraz. A może ten spinacz się nada? Położę go płasko na stole. Wezmę pistolet z gorącym klejem. I wypełnię spinacz klejem w środku. Użyję takiego z domieszką brokatu, żeby było ładniej. Zakleję jedynie to oczko. A teraz poczekam, aż wyschnie. Następnie przełożę go przez zamek w piórniku. Udało się! Uff! Całe szczęście! Witam! Usiądź! Przepraszam, jestem tu nowa. Zaczniemy od piłowania. O, tylko ostrożnie. A teraz kolor. Który wybierasz? Ups! Ten błękitny? Dobra decyzja. Zaczekaj. Uważaj! O nie! Spójrz, co narobiłaś! To był wypadek! Hej, jesteś tu? Juhu! O, zamyśliłam się. Mogę to pożyczyć? Mój beret? Nie, pędzelek. Okej. Przyda się. Zdejmij pędzelek z rączki, a następnie włóż go do butelki z lakierem. Możemy brać się za malowanie. W ten sposób nic się nie rozleje. Lakier przechodzi z buteleczki wprost na paznokcie. Wow, sprytnie! I jak? No, wyglądają wspaniale. Z pewnością polecę cię przyjaciółkom? Będzie mi bardzo miło. Proszę, zasłużyłaś. Dzięki! Pa! Muszę to opatentować! O, klientka! Dzień dobry! Hej! Co by tu wybrać? Poproszę ten kawałek. Okej. Gdzie by tu usiąść? Uwielbiam ciasto! O, to Alex! Cześć! Jest taki zabawny! Może mnie nie zauważyła! Mogę się dosiąść? Już ktoś tu siedzi! Mój plecak, widzisz? O, jasne. Nie było tematu. Ale niemiły! Masz, weź sobie jeszcze kawałek. No nie wiem. Jeszcze! Wszystko zaczęło się od darmowego ciasta! To był najlepszy dzień w moim życiu! Nie ma mowy! Chciałam tylko poprawić ci humor.
Wow, masz przepiękny makijaż. O, dzięki. Pokażesz mi, jak go robisz? Wystarczy łyżka i widelec. A. Żartujesz, prawda? Ani trochę. Zobacz. Przyłóż łyżkę do oka, a kredką do oczu zaznacz jej górną część. Resztę wypełnij ręcznie. To proste i szybkie. Teraz widelec. Przyłóż go pod kątem i kredką zaznacz miejsca między ząbkami. Dzięki temu otrzymasz małe skrzydełka. Teraz wystarczy wypełnić brzeg powieki. Dobrze, pora na brokat. To zawsze dodaje efektu. Gotowe! Jeszcze tylko włosy! Wow! Wyszło wspaniale! Czuję się taka ładna! Dziękuję! Żaden problem. A teraz idź. Racja. Hej, wow. Alex! Gabi, nie widziałem cię wcześniej. Może chciałabyś pójść ze mną na imprezę? O, wygląda ciekawie. Jasne, czemu nie? Randka z Gabi! Już jesteś. Pokaż, co tam kupiłaś. Spódnicę, która pasuje do wszystkiego. Popatrz. Nawet z tą bluzką wygląda fajnie. Pasuje ci, Sofia. A paska czasem nie kupiłaś? O kurczę, to nie miało tak wyglądać. Teraz żałujesz, że nie przymierzyłaś, co? Ale może jakoś temu zaradzę? Macie ubrania, które są za luźne? Przełóżcie guzik przez najbliższą szlufkę i zapnijcie. Pasek nie będzie potrzebny. Ty to zawsze potrafisz wyjść z modowej opresji. Coś mi tu mówi, że Amy będzie chciała ją niedługo pożyczyć. Ale przyjemna woda! Ach, ta natura nie jest wcale taka zła. Nawet mi się podoba. Lepiej nie chodzić tutaj na boso. Założę japonki. Będzie w nich o wiele wygodniej. Dobrze, że je ze sobą zabrałam. Au, auć! Ups, to chyba nie tak miało być. Jennifer! Wendy, co znowu? Musisz mi pomóc. Czy ona da mi kiedyś chwilę spokoju? Co tym razem? Te patyki kaleczą mi stopy. Dobra, niech pomyślę. Mogę cię ponieść. Uff, jesteś cięższa niż się spodziewałam. To się raczej nie uda. Potrzebujemy planu B. O, już wiem. Zdejmij klapki. Okej. Daj mi je. Zaraz zobaczysz. Zdejmę tylko te opaski. Teraz potrzebny będzie klej. Nałożę go trochę na brzeg klapka. I tak na całej długości. Teraz dokleję kolejny klapek i jeszcze kilka. A do ostatniego dodam paski. To powinno uchronić Wendy przed skaleczeniami. Przymierz? Wow, jakie stylowe! Zobaczmy, jak się w nich chodzi. O, ale jestem wysoka! A stopy są bezpieczne. Może powinnam je opatentować. Ale razi. Muszę jakoś zasłonić oczy. Ręcznik? Nie. Okulary słoneczne? Co tam jeszcze? O, okulary słoneczne. Prawie ich nie zauważyłam. He? Tylko oprawki. A gdzie są szkła? O, patrzcie na nią. Fajne okulary. Mam pewien pomysł. Okej, myślałam, że masz zabrudzone okulary, ale nie, są jednak czyściutkie. Już wracają na nosek, proszę bardzo. Było blisko. A to co? Ta mata do jogi może się przydać. Potrzebuję jedynie kawałka. To będzie prawdziwa wymiana. Wycinamy fragment pianki i robimy dwie dziurki po każdej ze stron. Teraz przepuszczamy zausznicy przez dziurki. I własny daszek na oczy gotowy. Wypróbujmy go. Teraz mogę otworzyć oczy. Od razu lepiej. Ach, piękna pogoda. Hej, uważaj. Żartujesz sobie? Naniosłaś mi piasku na koc. Och, nie pozwolę, by to popsuło mi dzień. Słoneczko grzeje, jest dobrze.
spodni! Znowu? Och, dość tego! Buduję ogrodzenie! Obwiążę patyki taśmą i gotowe! Mój prywatny kawałek plaży! Ups, sorki! Niebywałe! Kolejny piękny dzień! Rozłożę się tutaj! Co ona robi? Dobrze, że wzięłam prześcieradło z gumką! O, dziwoląg z niej! Dobra, rozkładam się! Obciążę każdy róg! Torba idzie tutaj! Spłuczę też piasek ze stóp! I wysuszę je na ręczniku! Ach, to jest życie! Hej, to całkiem sprytne! Koniec z piaskiem na moim kocu! Już prawie gotowe! Okej, co dalej? No tak, powinnam jeszcze coś zrobić z włosami! Może loki? Teraz muszę tylko poczekać! Tyle wystarczy! Co? A gdzie moje loki? Czemu to nie działa? Nie rozumiem! Kabel! Przegryzłeś go? Jak mogłeś? Nie zdołam sama tego naprawić! Czemu zawsze mi się to przytrafia? Mogę zapomnieć o kręconych włosach? Wszystko dobrze, skarbie? Co się stało? Moja lukówka jest popsuta! Spójrz! Może uda mi się pomóc? Potrzebna mi będzie tylko ta szczotka. Co? Ja chcę loki, mamo! Wezmę mały kosmyk twoich włosów i zawinę go wokół szczotki. Muszą być ciasno zwinięte. Trzeba to teraz jakoś podgrzać, więc użyjemy suszarki. I rozpuszczamy. O, jacie! Chcę więcej! To takie proste. Będziesz wyglądać wspaniale. Ostatni kosmyk. No i gotowe. Jak ci się podoba? Są idealne. Dzięki, mamo. Nie ma za co, kochanie. Miłej zabawy. Nie wierzę. Dostałam pałę. Witaj w klubie. To niesprawiedliwe. Cisza? A to co? Dzień dobry. Ojej. Mindy, mam pomysł. No co ty? Jasne. Dziewczęta, żadnych rozmów. Zachowuj pozory. Miło cię zobaczyć. Czy zechcesz mi potowarzyszyć? Ja? Tobie? Naturalnie. Dobrze. A więc jesteśmy umówieni. Znaczy, do zobaczenia. Muszę się przygotować. Odrobina makijażu. Muszę ładnie wyglądać. Patrz na nią. Skończyła mi się szminka. I co teraz? Do dzieła. To powinno pomóc. No to jazda. Co to? Ojej, jaka piękna bluzka. Ten kolor jest cudowny. Zadziałało. O, wiem. Spodoba się pani. Co ty robisz? Proszę mi zaufać. Przyda się też nowa fryzura. Nie będzie nam nawet potrzebna lokówka. Ja się wszystkim zajmę. Powinno wystarczyć. Wow! Kontynuuj. Ach, jasne. To nie potrwa długo. Nie miałam jeszcze nigdy loków. Są wspaniałe. Gotowe. Wow! Dzięki! Czuję się taka ładna. Dobra robota. Nie mogę się doczekać mojej randki, ale najpierw jeszcze coś. Jest! Zdałam! Nigdy jeszcze nie dostałam za nic szóstki. Chyba dobre z nas uczennice, co? Hej! Czy to oznacza, że ona też ma moce? Niech to będzie nasza tajemnica. Oczywiście, spoko.
Byle do wypłaty. Stać. Neony są? Oczywiście. Dobra, wchodź. Miłej zabawy. Wow! O co chodzi? To impreza z neonami. Gdzie je masz? Widzisz te suknie? Czy ona potrzebuje jakichś dodatków? Umiesz czytać? Impreza z neonami. Dobra! Wow! Ale impra! Mam niby tak wyglądać? Zaraz. Dawaj to. Hej! Co ty robisz? To moje picie! Zacznę od długopisu 3D. Wykonam takie niewielkie obręcze wokół szklanki. Ale zachowam trochę miejsca między każdą z nich. Będę potrzebować ich całkiem sporo. Ten róż jest niesamowity. Jeszcze kilka. Tyle wystarczy. Teraz włożę rękę do szklanki i nałożę te plastikowe obręcze na nadgarstek. Wyszła świetna bransoletka. Szklanka już nie będzie potrzebna. Stój! Gdzie neony? Tada! Zadowolona? Niech no się przyjrzę. No nie wiem. A teraz? Może być? Proszę mnie wpuścić. Nieźle. Wchodź. Nareszcie. A z tym piciem? Wygląda nieźle, tylko że pędzelek mi przysycha. Zawsze to samo. Pewnie Madison ma jakiś przy sobie. Bingo! I to mi się podoba. Ale szerokie włosie. Jeszcze tylko parę... Nie! Końcówka odpadła i leci daleko. Niezbyt dobrze. I oczywiście prosto do basenu. Coś przegapiłam? Było blisko. Przepraszam na sekundkę. Odpoczywaj tu sobie. Hop! Mam ją! Cała mokra. A to co? O tak! Złamany pędzelek? Żaden problem. Przyklejcie go do jakiejś ładnej muszli. Gdzie on jest? Tego szukasz? Czy to mój pędzelek do makijażu? Zrobiłam go dla ciebie. Wow, prawdziwy unikat, co? I działa bez zarzutu. Syreny są takie kreatywne. Przyda mi się pomoc. Co my tu mamy? Bingo! Dostanę szóstkę. Co? Ach, wybrałam ładną trasę do szkoły. Co przegapiłam? Fajne buty, co? Są unikatowe. Mamy jedyną parę. Wow! Cześć. Szukasz odpowiedzi? To urządzenie jest na... Fajne, co nie? Wiem, szczęście razem, nie? Jadę, panienko! Znalazłem dwie pary! Tam! A te? Nie! W porządku? Irytujące! Te? Te? Fuj! Nie ma mowy! Wystarczy! Daj mi ostatnią szansę! Ach! Muszę coś wymyślić! Chyba wiem! Zwykłe buty? Nie na długo! Urocza apaszka wszystko zmieni! Wystarczy ją przyciąć! Do tego złoty spód! To luksusowy akcent! Idealnie! Nudzę się! A te? Co? Są świetne! Pasują na mnie!
Rety, udało mi się! Te buty są cudowne! Dziękuję panu! Zostawię panu napiwek. Cały plik. Ale mam szczęście! Pojadę na Bahamy! Wow! Tu jest tak fajnie! Ile tu butów? Jak cukierki! Moje skarbenki! Poproszę? Tyle wystarczy? Dolar? Nie starczy nawet na obcas. Naprawdę? Więcej nie mam. Pragnę tych butów. Może coś poradzę? To ze starej kolekcji. Cool. Oj! Powinnam je przymierzyć. Oby pasowały. I co? Całkiem niezłe. Mam mieszane uczucia. Zmienię parę szczegółów. W takich przypadkach mogę liczyć tylko na siebie. Jeśli chcę sandałki, to zrobię je sama. Urocze! Wow! Wezmę je! Do zobaczenia! Och, chciałabym na to pójść. Nie wiem, co włożyć. No cóż, szukam dalej. Co to jest? Koszula? Sukienka? Śmieci? Nieważne. Co jeszcze? Co to jest? Wow! Co? Uff, wreszcie! Dziękuję! Jesteś prawdziwą wróżką? Hej, żartujesz sobie? Nie! Upsy, niechcący! Mam coś lepszego! O! To fantastyczne! Ale coś mi tu nie gra. A może to? Od razu lepiej? Świetna! Uff, co za ulgę! Miłej zabawy? Dam czadu! Fajne miejsce! Wow! Jak tu ładnie! O, hej! Moja sukienka? Co za wstyd! O nie! Tak nie wolno! Przerobię tę sukienkę. Dobrze, że mam halkę. Ma piękny kolor. Hej, materiał! Zrobię z tego coś ekstra. Nikt takiego nie ma, to pewne. Jeszcze w kaszę górę? Gotowe! O! To ja? Wow, wyglądasz ślicznie. Ciekawe odcienie. Wiedziałam, że tak powiesz. Zatańczmy. Idę. Czyż ten film nie jest świetny? Spójrz na tego konia. Tak, fascynujące. Tylko na chwilę przymknę oczy. Jen? Oj, jak urocza. Śpi spokojnie. Ja sobie tylko po cichu wstanę? O tak. A? Co się stało? Ale ta kanapa jest wąska. Za długa też nie jest. Nie mam miejsca na moją płetwę. Irytujące. Wiem, gdzie się zdrzemnąć. Położymy się tu w cieniu. Wow, tak lepiej. Lecimy. Jeszcze poduszeczka. No i pora na mnie. Karaluchy pod poduchy. Morfeuszu, nadchodzę. Wszyscy uwielbiamy ciepłe i słoneczne dni nad morzem, prawda? Wcale nie musicie się ochładzać balonami z zimną wodą. Dzięki naszym sztuczkom będziecie mogli leżeć do góry brzuchem i opalać się w spokoju.